Nie, Kylo jest straszny, bo on jak on robi kupę i potem ją zakopuje, ale dalej ją czuje, więc nie wie, co się dzieje, więc próbuje zakopywać wszystko dookoła. Chodzi po domu i próbuje coś zakopać i drze ryja i płacze, bo wpada w panikę, że nie wie, gdzie jest ta kupa, nie? Więc dobra. Kontynuuj w takim razie. What's wrong? Snake! Cześć, witamy was w jubileuszowym 10. odcinku podcastu Gorąca Krzesła, najbardziej gorącego, rozpalonego, rozognionego podcastu o grach w tym kraju. I ja jestem Paweł, a po drugiej stronie mikrofonu i trzeciej stronie mikrofonu w zupełnie innych częściach Polski są Krzysztof. Cześć. I Ocia. Cześć. Jak się czujecie? Znakomicie. No, bywało lepiej. Zapomniałeś dodać, że ten również najbardziej krześlany podcast o grach. Tak, jest zdecydowanie najwięcej krzeseł, chociaż Ocia, widzę, że dzisiaj na kanapie coś, nie wiem, leży, czy jakoś... Masz jakiś pomysł na inny podcast? Gorące kanapy, czy coś takiego? To jest łóżko, Pawle, więc postanowiłam przetestować gorące łóżko w tym odcinku. Nie, to źle brzmi. Gorące łóżka to zupełnie inny podcast. Nie, tak naprawdę chciałam trafić do jęków walenia, ale pomyliłam podcasty. Dobra, zatem dzisiaj mamy szeroki temat, bo to jest temat wiedźminowy i to jest temat, o ile pamiętam, który wymyśliliśmy zanim w ogóle Ocia była oficjalnie częścią podcastu i miałeś być gościnnie w tym odcinku, bo z jakiegoś powodu, to chyba był nawet twój temat, ty po prostu bardzo chciałaś omówić Wiedźmina z jakiegoś powodu, z tego co pamiętam. Tak, bo ja jestem tą osobą, która wcale nie jest zachwycona Wiedźminem i do podstawki zwłaszcza miała tyle zastrzeżeń, że musiałam komuś o tym powiedzieć. I myślałam, że powiem wam. Też mam bardzo dużo zastrzeżeń, więc jestem pewien, że coś ciekawego nam wyjdzie. I zanim przejdziemy do tego legendarnego odcinka, to powiemy kilka słów o grach, w które ostatnio graliśmy i różnych rzeczach, które ostatnio robiliśmy. I mam taki pomysł, żeby zaczął Krzysztof, dlatego że nigdy nie zaczyna. I niech nas zacznie w końcu. Tak jak była o tym mowa w ostatnim odcinku, ja teraz ogrywam Assassin's Creed Origins. To jest wbrew nazwie nie ta ostatnia gra, tylko ta gra, która ukazała się wcześniej, chociaż dzieje się po niej, ale ma nazwę Origins, bo czemu by nie. I to jest pierwszy Assassin, w którego gram od Black Flag, więc ja miałem długą przerwę od tej serii. W tym czasie Ubisoft postanowił wymyślić ją na nowo, więc w Origins zaczął ją bardziej zwiedźminiać z biegiem okoliczności. I muszę ci powiedzieć, że ja nie do końca wiem, co myśleć o tej grze. To znaczy, dobrze się przy niej bawię, a jednocześnie ona jest dla mnie strasznie monotonna i mam pewne... No bo tam robisz tylko jedno. To znaczy, każdy z quest polega na tym, że pobiegniesz gdzieś i pomordujesz ludzi i zazwyczaj najpierw będziesz się skradał i dopiero kiedy coś w tym skradaniu ci nie wyjdzie, to zaczniesz ich mordować otwarcie. I skradanie się jest super. Jakby ogałacanie tych kolejnych obozów z tych biednych strażników to jest bardzo fajne. Wtedy czuję, że faktycznie gram i jest spoko. Kiedy dochodzi do otwartej walki, to ja mam wrażenie, że ta gra się sama i ja po prostu klikam w myszką i ludzie giną. Chyba że mają wyższy numerek od mojego numerka, to wtedy nigdy nie zginą, nieważne co robię. Więc ten element, jak to się nazywa po angielsku, level gatingu w tej grze jest dla mnie koszmarny. To znaczy ja wolałbym, żeby ona była liniowa, niż była otwartym światem, w którym muszę iść po linii, którą wyznaczyli mi twórcy gry, bo jak wybiegnę za daleko naprzód, to gra da mi w ryj i mi powie, nie, zaraz, co ty tu robisz? Nastukaj sobie numerek, ty nie masz prawa tu być, bo to jest po prostu absurdalne. To znaczy, mam dwa przykłady na to, jakie to jest bardzo absurdalne, bo ja się tak całkiem dobrze bawiłem, tam pobiegałem po tej pierwszej osadzie, po Siłie, potem po Aleksandrii, potem wybiegłem jeszcze gdzieś i miałem takie, że cały czas nie miałem wrażenia, że grinduję i cały czas miałem odpowiedni numerek do questów, które akurat trafiałem i to wszystko szło płynnie. To było miłe doświadczenie. Dobrze się bawiłem, biegając po starożytnym Egipcie. I dlatego zacząłem się zastanawiać, no ale ja tyle słyszałem o tym, jak te systemy działają, czy też nie działają i chciałem się przekonać, czy to prawda. I znalazłem sobie na mapie, że gdzieś w pobliżu biegał Filaketes. To są ci egipscy szeryfowie, którzy na ciebie polują w tej grze. Mhm. I gra mi mówiła, że on ma poziom 20. Ja miałem wtedy poziom 14 bądź 15, więc pomyślałem sobie, 5 poziomów wyżej, to brzmi poważnie, zobaczmy, czy to jest w ogóle możliwe. Pobiegłem na niego, wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, gra się zrobała w bardzo zabawny sposób, to znaczy bajek stał się nieśmiertelny, bo w ogóle gra nie rejestrowała trafień. W sensie nie tylko jak Filaket przywalił mi wielką maczugą, to nie tylko nie dostawałem obrażeń, ale nawet nie przewracało mnie na ziemię, więc byłem nieśmiertelny. Więc mogłem go trzepać moim mieczykiem i patrzeć, jak za każdym ciosem spadają mu od 4 do 7 HP-ków. I nie miałem zegarka w ręku, bo musiałem odrywać wzrok od monitora, żeby na niego patrzeć, ale to trwało chyba 20 minut, zanim będąc nieśmiertelnym zabiłem tego Filaketa, który miał 5 poziomów więcej. Więc wiem, że po prostu gdyby nie ten bug, to byłoby absolutnie niemożliwe, nie miałbym czego szukać w tej walce. Po czym na koniec dostałem po nim maczugę i 15 XP-ków. I miałem takie, zaraz, ale to jest jakieś niemożliwe wyzwanie i gra daje mi za to przedmiot i tyle samo XP-ków, co za dowolnego statystę, to jest jakiś idiotyzm. A powinieneś dostać legendarny przedmiot, który będziesz mógł ulepszać potem przez całą grę, więc on jakby jest... Tutaj każdy przedmiot możesz ulepszać przez całą grę. Tak, no tylko, że jakby legendarny ma dodatkowe bonusy jakieś tam ten. On mógł być legendarny, ale ponieważ był maczugą, to go od razu rozłożyłem na części bo ja nie lubię ciężkich... Gardzisz maczugami. Wiesz co, ja zawsze preferuję coś, czym można szybciej atakować. Natomiast drugi przykład jest z wczoraj, bo szedłem dalej przez grę, przebiegłem przez Memphis, przebiegłem przez miasto na pustyni, Leopolis czy jakoś tam, spoko. I dotarłem do kolejnego regionu, do którego skierowała mnie główna fabuła, tylko że w Memphis nie robiłem sidequestów, bo mnie trochę zaczęły nudzić. No więc trafiłem do kolejnego regionu i tam już mam tak ze 2 poziomy mniej niż quest mi sugeruje, że powinienem mieć. No i mam tutaj obóz pełen wrogów. Ja mam poziom 23, a wrogowie poziom od 25 do 26. No i próbuję, wiem, że w otwartej walce nie będę miał z nimi żadnych szans, bo gra tak działa. Więc próbuję to ograć skradaniem się. Tylko że jak się skradam i morduję z ukrycia, to jak ktoś ma 2 poziomy więcej ode mnie i ja wbijam mu ukryte ostrze w potylicę, to go tylko irytuje i zostaje mu parę pikseli na pasku zdrowia, ale to oznacza, że potem muszę go jeszcze powalić otwartym ciosem w otwartej walce, co już ściąga mi na kark wszystkich innych w okolicy. Jakby próbowałem 5 razy przekonać się, czy mogę przejść obóz, który jest 2 poziomy wyższy od mojego, czy to jest w ogóle możliwe? I nie jest. Więc jak dla mnie ten mechanizm w ogóle nie działa, bo nie daje mi tej opcji. Ja nie mam poczucia, żeby moje umiejętności miały tutaj jakikolwiek efekt. Bo ja mam wrażenie, że ja się całkiem nieźle skradam w tej grze i w ogóle. Ale jak jestem w miejscu, które ma numerek o 2 większy od mojego, no to wszystkie moje umiejętności są na nic. Więc średnio mi się to podoba. To jest chyba problem większości gier, które sugerują jakiś tam poziom. Myślę, że porozmawiamy o tym jeszcze przy Wiedźminie, ale no jakby... To brzmi tak typowo. Ja mam... To jest problem i ja mam ten problem, tak jak Ocia mówi, nie tylko w Assassin's Creed. W nowej części jest lepszy system walki, ale dalej jest ten sam problem z tym, wiesz, biciem przeciwników w kółko i tak dalej, a wydaje mi się, że rozwiązanie byłoby prostsze, w sensie ja od lat czekam, aż ktoś w tych grach RPG zastąpi pasek życia paskiem wytrzymałości czy czymś takim i niech każdy mój cios, dopóki ta wytrzymałość nie zejdzie, będzie blokowany przez tego przeciwnika, a w końcu on nie zablokuje ciosu i jego wtedy jednym ciosem zetnę, zdejmując mu całe życie, bo wtedy moja imersja sprawi, że ten przeciwnik jest dla mnie trudniejszy, dlatego że on jest na tyle dobrym szermierzem, że blokuje każde moje uderzenie, każdy mój cios, a nie, że jest silny tak, że potrzeba go uderzyć 50 razy mieczem, żeby dopiero się przewrócił, nie? I zastanawiam się, czy to jest jakoś, nie wiem, skomplikowane do zaprogramowania, żeby to tak działało, żeby nie był pasek życia, tylko żeby faktycznie, wiesz, oni blokowały. Tak wyglądają, wiesz, pojedynki w filmach, tak? Że bohaterowie długo walczą, ale nie długo walczą dlatego, że się tną tymi mieczami i robią sobie rany, ale mają je za nic, tylko po prostu odbijają te ciosy, aż w końcu któryś z nich trafi, nie? I to wydaje mi się jakby ładne, eleganckie rozwiązanie tego problemu. No i jakby levelowanie też jest poprawione w najnowszej części Assassin's Creed, ale ja miałem zdecydowanie teraz widzę tak naprawdę, że Origins było takim krokiem w stronę czegoś, co Ubisoft próbuje zrobić z tą serią i Odyssey jest zdecydowanie dalszym krokiem w kierunku tego czegoś, ale nadal mam wrażenie, że nie jest do końca tym czymś, że tam nadal są systemy, które wyglądają jak jakaś pierwsza albo druga generacja czegoś, co ma gdzieś tam docelowo do czegoś dojść, ale trudno mi powiedzieć do czego. No wiesz, no bo tutaj cykl wydawniczy jest taki, że oni nie mieli szans zastosować lekcji wyciągniętych z Origins przy Odyssey, no bo Odyssey... Te gry powstawały jednocześnie, nie? Właśnie. No w każdym razie, żeby nie kończyć taką negatywną nutą, no to mimo wszystko wciąż gram, bo Egipt jest ładny, Bajek jest spoko bohaterem, który ma najbardziej generyczną motywację w historii gier komputerowych, bo to jest ojciec mszczący się za śmierć syna, ale jakby ten scenariusz i aktor, który go gra, jakoś to ogrywają w taki bardziej ludzki sposób niż typowo growy i to jest całkiem fajne. Jego relacja z żoną Ają też jest bardzo fajna, Aja jest fajną postacią, podoba mi się to jak ten wątek, że ta śmierć ich dziecka sprawia, że Bajek rzuca się, żeby mścić się indywidualnie na osobach, a Aja chce się raczej zemścić tak globalnie na systemie i dlatego tak się rzuca, żeby popierać Kleopatrę, że ona chce zmienić cały kraj i to sprawia, że ich drogi się zaczynają tak rozchodzić. To jest wszystko bardzo spoko i są to również jedyne dwie postaci w tej grze, to znaczy, ja nie wiem, może w tej grze są inne ciekawie napisane postaci, tylko że ja tutaj nikogo nie widzę przez dłużej niż dwie misje. Wszystkie inne postacie, które napotykam na mojej drodze, poza Kleopatrą, nigdy więcej ich nie spotykam, więc żadna nie zapada mi w pamięć, po prostu nie mam czasu kompletnie ich poznać. Ja polubiłem Kleopatrę bardzo jako postać, mimo że jest taka bardzo oparta raczej na legendach o Kleopatrze, a nie na prawdziwej postaci, ale zdecydowanie jest tak i ja miałem jeden też zarzut, że ta cała ekipa, banda, z którą walczysz, jakkolwiek oni się wtedy nazywają, protoplaści, templariuszy, jest jeden z nich, na którego prawdopodobnie już natrafiłeś, który w jakikolwiek sposób jakby zabicie jego budzi jakiekolwiek wątpliwości moralne. Są dwa takie przypadki w całej tej grupie, ale większość z nich to są po prostu wilanie, którym trzeba wbić sztylet między żebra. Chciałbym, żeby było więcej takich wątpliwości moralnych, że to też są postaci tak naprawdę i żeby było więcej kreowania tych postaci, a tego nie ma, więc szkoda. To znaczy tak słowem podsumowania muszę powiedzieć, że dobrze się przy tym bawię, natomiast bardzo się cieszę, że Ocia znalazła mi tę sympatyczną promocję i kupiłem tę grę za 93 zł, bo gdybym wywalił na nią 2500, czyli pełną cenę, to byłbym koszmarnie rozczarowany. I jednocześnie, jeśli za rok Ocia znajdzie mi identyczną promocję na Odyssey, to bardzo chętnie zapoznam się też z tamtą częścią. A powiem ci, że teraz jest promocja na Odyssey, gdzie można już ją kupić za 140 zł, 150 miesiąc od premiery i to jest, słuchajcie, w wersji konsolowej, więc ja nie wiem, co te ceny gier. Ja w ogóle jestem teraz w Odyssey po 90 godzinach mniej więcej i ta gra dalej się nie chce skończyć. Nadal mam, przeszedłem ileś terenów i zostawiając za sobą pytajniki i zauważam w tej grze, zwłaszcza w Odyssey bardzo, że ona zaczyna iść, ta seria, w na tyle nowym kierunku, że te pewne elementy poprzednich gier zaczynają jej niesamowicie ciążyć, znacznie bardziej niż w Origins. To znaczy widzę, że są zadania czy systemy, które powstają dopiero i które mają swój zalążek tutaj, czy jakieś zadania, czy jakieś kierunki, które są ciekawe, ale jednocześnie cały czas mam na przykład pytajniki na mapie, w których znajduję obóz, gdzie mam znaleźć skrzynię i zabić kapitana i tam coś tam zrobić jeszcze i służą tylko temu, żeby je odhaczyć. I jakby widać, to nadal są dwie gry połączone w jedno i tylko, że tej pierwszej jest coraz mniej, a tej drugiej coraz więcej i mam nadzieję, że teraz jak robią te 2 lata różnicy, 2 lata przerwy, to ta kolejna gra już będzie tą ostateczną formą tego czegoś, co oni próbują w tym zrobić, bo te nowe elementy są zdecydowanie lepsze niż te, które jakby są pozostałościami cały czas. Czy chcesz powiedzieć, że jest szansa, że po 20 latach dostaniemy tę jedną naprawdę dobrą grę? Tak, jest taka szansa. Czekam. Przy tym ja jestem z Odyssey bardzo zadowolony, tylko że Odyssey ma pełno systemów, przy których mam takie, kurde, to jest fajny pomysł, szkoda, że go jeszcze nie rozwinięto. I ta gra składa się z masy takich rzeczy, które są fajne, ale można by je było jeszcze rozwinąć trochę i zdecydować się, który tak naprawdę z nich ma być najważniejszy i ma być podstawą tej gry. Właśnie chciałem cię o coś spytać, bo na samym początku narzekałem, że gra jest monotonna, ale to trochę dlatego, że ja decyduję się wykonywać tylko te misje, no bo przecież gra oferuje mi wyścigi rydwanów, gdzie przeszedłem tutorial i stwierdziłem, że nie chcę mieć nic do czynienia z tą minigierką, bo jest koszmarna, i bitwy morskie, na razie miałem jeden segment z Ają, która była nijaka. Ja wiem, że te bitwy morskie, jakby one są w tej grze, bo były w Black Flag, ale one są chyba dużą częścią Odyssey. Czy one są tam dobre? Bo ja je lubiłem w Black Flag, ale te z Origins mi kompletnie nie leżą. Wiesz co, ja nigdy ich nie lubiłem nigdzie, dopóki nie polubiłem ich w Odyssey dopiero. Dlatego, że dla mnie one zawsze były takim nienaturalnym fragmentem tej gry, jakby kompletnie innym. W Odyssey one są znacznie bardziej płynne. To znaczy, ja pamiętam nawet, że bardzo mnie wkurzał zawsze w Black Flag i w Rogue. Taka rzecz, że po dokonaniu abordażu dostawałem taki ekran, gdzie miałem zdecydować, czy chcę naprawić swój statek, czy chcę zatopić tam ten statek konkurencyjny, czy go dołączyć do mojej floty itd. I to było coś, co przerywało mi gameplay, żebym podjął jakąś decyzję i wstawiało mi jakąś animację w tle. A tutaj mam tak, że mogę w dowolnym momencie w trakcie abordażu przeskoczyć na statek przeciwnika, potem mogę z niego zeskoczyć, albo przeskoczyć na kolejny statek, który akurat przepływa obok, albo zderzył się z nim. I to jest znacznie bardziej płynne, ale jednocześnie mam dwa problemy z tym. Po pierwsze, nie do końca wiem, jaki jest cel tych bitew morskich, bo mam wrażenie, że w Black Flag i w Rogue one były bardziej istotne, a tutaj jest trochę tak, że są takie, które są popularnie istotne, ale w większości przypadków to jest tak, że okej, płyniesz sobie z punktu A do punktu B i jak chcesz zdobyć trochę zasobów, to możesz sobie trochę się pobić ze statkami, a jak cię znudzi, to płyniesz dalej. To jest jedna rzecz, którą mam, a druga rzecz jest taka, co do samego pływania bardziej, a nie walki. Z tego, co pamiętam, w Black Flag były tam jakieś takie system, że był kierunek wiatru, do którego trzeba było się dostosować, że były jakieś takie wielkie fale, które trzeba było się z nimi jakby bezpośrednio na nie płynąć, bo coś tam się mogło zdarzyć, nie wiem, statek mógł się spowolnić. Tego wszystkiego nie ma w Odyssey, więc jak płyniesz 5 km z jednego końca na drugi koniec mapy, czy tam ileś tam, to płyniesz po prostu i nic nie robisz tak naprawdę. Jeżeli ktoś cię nie zaatakuje, a często są takie fragmenty, gdzie po prostu płyniesz, nie ma tam statków dookoła, to nic nie robisz. Po prostu absolutnie fale są tylko dla ozdoby i to jest bardzo nudne. Po prostu nic się nie dzieje, zwłaszcza, że przynajmniej na konsoli jest tak, że jak sobie zaczniesz latać ptakiem, bo tutaj też masz orła, to twój statek się zatrzymuje wtedy. Więc nie możesz sobie nawet polatać ptakiem i nie wiem, poobczajać okolicy czy czegoś takiego, jak twój statek płynie przed siebie. Nie, musisz po prostu siedzieć i czekać, aż on dopłynie. Jest skierowany, wiesz, do celu i tyle. I to jest strasznie nudne, to mogliby spokojnie poprawić, ale bitwy po raz pierwszy mi się naprawdę podobają i są sympatyczne. Okej, ciekawe. No ja pogram sobie jeszcze, chyba że się rozbiję o to, że nie chce mi się wykonywać sidequestów, bo ta gra nie jest na tyle dobrze napisana, żeby mi się chciało. A jeśli nie będę mógł iść główną fabułą, bo numerki będą za wysokie, no to wtedy chyba się pożegnam. Także zobaczę. Ja jestem bardzo ciekaw tego, że w Odyssey są sidequesty generowane losowo, te takie dodatkowe zlecenia, które są generowane z gotowych jakby klocków. I tego się nie da grać, to jest denne. Od razu mówię i mówiłem to też, jak omawialiśmy. One są już chyba w Origins. Jest ten specjalny chłopiec ze swoim specjalnym straganem i on ma specjalne. To jest misje. Wersja alfa tego czegoś, nie? One są bardziej zaawansowane, zdecydowanie bardziej zaawansowane w Odyssey, ale nadal nie ma sensu ich robić, co nie zmienia faktu, że to jest jeden z moich ulubionych feature'ów, bo uważam, że ja jestem zafascynowany machine learning i tak dalej, tymi wszystkimi rzeczami, więc wiesz, Google pokazuje automat, który dzwoni do ludzi i udaje człowieka, więc zakładam, że może nie w tej grze, może nie w kolejnej, ale może za 5 lat, jak Ubisoft będzie rozwijał te mechaniki, to dostaniemy system generowania questów losowych i te losowe questy będą wygenerowane mniej monotonnie niż to, co było pisane z automatu, bo nagle się okaże, że dostaniemy grę, która jest zasypana losowo wygenerowanymi questami, które są fajne. Jeżeli roboty Google nauczyły się w ciągu tych paru lat dzwonić do ludzi i umawiać ich do fryzjera, nawet jeżeli nie mówią po angielsku, albo mówią łamaną angielszczyzną osoby po drugiej stronie słuchawki, no to może za 10 lat Ubisoft też zrobi z tego systemu coś, co naprawdę będzie fajne, i więc to mnie cieszy, ale to nie jest coś, co na tym etapie jest fajne. Ale okej, znów rozmawiamy o Assassin's Creed i za chwilę ktoś znów napisze, że... Tak, już wyczerpaliśmy limit Asasyna na sezon krzeseł. Ten podcast powinien zmienić nazwę, bo tutaj co tydzień jest Asasyn. Tak, więc Ocia, teraz ty. Myśmy rozmawiali o Assassin's Creed, więc teraz ty powiedz, co grałaś ostatnio. Okej, to ja grałam w Moonlightera. Nie wiem, czy kojarzycie. A ktoś prosił, żeby podawać, na jakie platformy są gry, więc ta gra jest dostępna w tym momencie na wszystko. To znaczy od maja jest na PC-ty, na PS4 i na X1, a teraz od listopada jest też na Switcha i jest na Windowsa, Maca i Linuxa. I to jest taka śmieszna mała gierka, którą stworzyło nowe studio o nazwie Digital Sun, a wydało to 11bit Studios. Zrobiona tak graficznie to jest pixel art i jest taki izometryczny widok z góry i gra składa się tak gameplayowo z dwóch części. Jedna część to wyżynanie potworów w losowo generowanych lochach, a druga część to prowadzenie sklepów w wiosce. I wcielamy się w kupca, który chce zostać bohaterem, który mieszka właśnie w wiosce, koło której magicznie pojawiły się jakieś tajemnicze jaskinie pełne potworów. No i właśnie ludzie w tej wiosce są albo bohaterami, albo kupcami. I wygląda to tak, że za dnia prowadzimy sklep i opylamy wszystkim bohaterom sprzęt, żeby oni lepiej wyżynali potwory, a w nocy wchodzimy do lochów i sami wyżynamy potwory, żeby mieć sprzęt, który potem możemy wystawić w naszym sklepie. I to jest początkowo bardzo fajne i bardzo wciągające. Jeśli chodzi o sam ten mechanizm walki z potworami, to to mi się trochę kojarzy z Binding of Isaac. No mamy sobie krzyżaczek do chodzenia i mamy tam jeden guzik do bicia potworów i początkowo wszystko jest dla nas totalnie zabójcze, póki nie będziemy mieć trochę lepszego sprzętu. I jeśli zginiemy w lochu, no to jakby giniemy na zawsze i musimy zaczynać od początku tę część z lochami, bo ta część ze sklepem się jakby normalnie zapisuje. No i jakby mapy są generowane losowo, w losowych miejscach są skrzynie z jakimiś lepszymi przedmiotami i taki loch ma 3 poziomy plus bossa i jak przejdziemy pierwszy loch, no to potem odblokowujemy drugi, a potem kolejno trzeci i czwarty i każdy składa się z 3 poziomów i bossa na końcu. I powiedzmy, no tam nie mamy żadnych specjalnych umiejętności, mamy tam kilka rodzajów broni, ale głównie ją sobie musimy sami wykuć z rzeczy znalezionych w lochu. I to jest takie dosyć powtarzalne na pewnym etapie, bo liczba tych potworów, które nas atakują, jest ograniczona. A w ogóle z bossem możemy walczyć tylko raz, to mnie najbardziej rozczarowało, jak zrobiłam ten pierwszy loch i chciałam go zrobić jeszcze raz, no bo jakby tam z bossa wypadały potem najlepsze fanty, to tego bossa już nie było. I to mnie trochę dziwi. A jeśli chodzi o tę część sklepową, to ona staje się powtarzalna jeszcze szybciej tak naprawdę, bo to jest tak, że wystawiamy sobie te przedmioty, które znaleźliśmy w lochu i na początku nie wiemy, ile ten przedmiot jest warty. Więc dla każdego nowego przedmiotu jest taka fajna, jakby powiedzmy taka, no nie wiem, mini gra, że jakby musimy sobie wymyślić jakąś cenę i potem przychodzą ci ludzie i oni mają takie emotki, im się wyświetlałem nad głową, kiedy oni mówią, czy przedmiot jest drogi, czy jest tani, czy im się ta cena podoba, czy nie. I musimy tak balansować ceną danego przedmiotu, żeby koniec końców, no ten kupujący był zadowolony, ale nie za bardzo, żeby nie świeciły mu się oczy, bo wtedy macie poczucie, że oddajecie coś za pół darmo. No i to jest super na początku. No tylko, że potem to jest tak, że jak dla danego przedmiotu ustalisz już sobie idealną cenę, no to jak wystawiasz go, nie wiem, po raz kolejny, tam nie wiem, następnego dnia czy coś, no to jakby gra już pamięta, ile on powinien kosztować. Więc w momencie, jak już, nie wiem, zrobicie dany loch ileś razy, no to znacie już ceny wszystkich przedmiotów, więc wystawianie tego i siedzenie w sklepie i sprzedawanie ich, no to jest takie klikanie jednego guzika, żeby wystawić rzeczy, potem przychodzą ci ludzie, idą z tym do kasy, no i tam klikacie kolejny jeden guzik, żeby jakby im tę rzecz sprzedać. I później znów, jak zaczynacie kolejny nowy loch, to znów przez moment jest fajnie, bo są nowe rzeczy, bo trzeba wymyślić, jakie tam sprzedać, a potem znów robi się powtarzalnie. No jest kilka, powiedzmy, mechanizmów, które miałyby tę rozgrywkę urozmaicać, to znaczy możemy ulepszać nasz sklep i możemy wydawać pieniądze na, powiedzmy, rozbudowę miasteczka, w którym mieszkamy. Czyli jak wyłożymy tam, nie wiem, przypuśćmy 20 000 złotych monet, no to do miasta wprowadza się kowal, a jak wyłożymy 70 000, to wprowadza się tam bankier, albo wprowadza się jakiś tam zielarz, jakiś tam ktoś jeszcze. No i tak samo nasz sklep. Nasz sklep może być większy, może mieć więcej gablot, żebyśmy wystawiali więcej przedmiotów naraz, można wprowadzić jakieś takie generalnie bonusowe funkcje typu, że no klientom podoba się w naszym sklepie, więc do każdego zakupu zostawiałem 10% na piwku. Albo, że łóżko, w którym śpimy w naszym sklepie jest jakieś super, więc jak wstaniemy, no to mamy więcej energii i potem możemy lepiej ciachać potwory. No tylko, że po 2 dniach grania w to mam wrażenie, że poznałam tę grę na wylot i zupełnie nie mam ochoty grać w nią dalej. Mimo że doszłam do raptem tej jakby drugiej jaskini z 4, no to w tym momencie powinnam tak naprawdę grindować do bólu tę drugą jaskinię, żeby wbić jak najwięcej pieniędzy, żeby jak najlepiej ulepszyć mój sklep, żeby wbić jeszcze więcej pieniędzy, a później jednocześnie, nie wiem, pytam zebrać składniki, żeby mieć jeszcze lepszy miecz, to może wtedy będę w stanie skończyć drugą jaskinię i przejść do trzeciej, ale nie chce mi się, bo po co? Ja słyszałem w ogóle, że w tej grze jest dużo jakichś takich ukrytych zagadek, jakichś przejść w tych lochach, czy takich rzeczy, na które nie wpadasz od razu, tylko musisz nakombinować, żeby coś tam odkryć dodatkowego. Czy spotkałaś się w ogóle z tym, czy przelatujesz tak na pełnej po prostu, ja loch, dalej i nie zauważyłaś? No są takie, w każdej jaskini można spotkać obozowisko kogoś, kto wcześniej był takim poszukiwaczem przygód i tam można czytać notatki tej osoby i jakby jasne, zdarza mi się, że... To ty z przeszłości, przyszłości. Nie, tam jakby chyba, tam są chyba jakieś wrota międzywymiarowe i te potwory są chyba z jakiegoś innego wymiaru, tak mi się wydaje. I no okej, widziałam już parę takich śmiesznych rzeczy. Jedną z nich na przykład było to, że jak długo jesteś w jakimś lochu, to pojawia się taki wielki, gigantyczny, zielony glut, który chodzi za tobą nawet jak przechodzisz między komnatami w danym lochu, no bo normalne potwory nie przechodzą. I jakby jego się nie da zabić i przed nim można tylko uciekać, więc po prostu jeśli pojawi się zielony glut, no to musisz jak najszybciej albo, nie wiem, znaleźć przejście na kolejny poziom jaskini, albo musisz tam teleportować się z powrotem do miasteczka. To brzmi, jakby pożyczyli to ze Spelunky. Bardzo możliwe, nie mam pojęcia, co to jest. Och, Spelunky to jest znakomita zręcznościówka, trochę roguelike'owa, losowo generowane mapy, fantastyczna gra. Mechanicznie jest bezbłędna. W ogóle skojarzyło mi się z tym, co mówiłaś o tych cenach przedmiotów. Ja ostatnio mówiłem o Hero Siege, tak się chyba nazywa ta gra. Tam w ogóle jest uroczy motyw, o którym nie powiedziałem, taki mały szczegół, który chyba też nie oni wymyślili. Mianowicie jak zdobywasz jakiś potion, to nie wiesz, jak on działa. I żeby się dowiedzieć, jak on działa, musisz go wypić. I to są często... I dostajesz efekt. I potem już wiesz, jak działa dana substancja, ale ten efekt może być pozytywny albo negatywny, więc nie wiem, czy są takie, które na przykład cię zabiją, jak je wypijesz, czy coś takiego, ale często są takie, że wypijasz i dowiadujesz się, że ten potion zabiera ci 20 punktów siły na przykład. Na 5 minut, czy tam na jakiś tam czas. I potem już wiesz, że on jest niedobry, ale najpierw musisz go wypić. I to mi się bardzo podoba, że jesteś tym, wiesz, poszukiwaczem przygód, który schodzi do tych kolejnych poziomów i tak dalej i raz na jakiś czas trafia na jakieś buteleczki magiczne i je wypija. Więc i żeby sprawdzić, co tam jest. Okej, ale wracając. Ogólnie warto, nie warto? Bo tak raczej mówiłaś z wątpliwościami. Rufusowi będzie smutno. No właśnie, mam mieszane uczucia. Wydaje mi się, że warto sprawdzić i warto się pobawić przez te parę dni. Ale no nie wiem, wydaje mi się, że trzeba być chyba albo wielkim miłośnikiem samego tego eksplorowania lochów i rogali, bo no nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś jest wielkim miłośnikiem sprzedawania rzeczy w sklepie. Ja jestem wielkim miłośnikiem zarabiania pieniędzy. No to może nie wiem, może trzeba sobie tak bardziej w głowie ustalać jakieś dodatkowe cele, typu, że nie wiem, chcesz zarobić 1 000 000, albo no nie wiem, chcesz wykupić wszystkie ulepszenia w sklepie, no bo w tym momencie robienie kolejnych rzeczy napędza robienie innych rzeczy w grze, a jakby nic mi to nie daje tak jakby long term. Mam wrażenie, że poznałam już wszystko to, co ta gra ma mi do zaoferowania i nie chce mi się w nią grać dalej. Ale nie chcę was jakoś bardzo zniechęcać. No gra jest urocza, widać, że no, ktoś miał jakiś pomysł i wydaje mi się, że no, można sprawdzić, jeśli nie wiem, znajdziecie ją na jakiejś przecenie na Steamie czy coś w tym stylu, żeby zobaczyć, pobawić się przez te parę godzin i tyle. Dobra, przejdźmy zatem do mnie, żeby nie zająć całego dostępnego nam czasu. Ja mam 2 rzeczy i żadna z nich nie jest tak naprawdę grą, ale chciałbym o nich opowiedzieć. Jedną z nich to jest rzecz, która nazywa się, to jest małe, magiczne, chińskie pudełko. I teraz będę się być może przyznawał do rzeczy nielegalnych. To znaczy Adam z podcastu Comics Weekly, który swoją drogą wrócił, więc sprawdźcie podsłuchane.pl/Comics Weekly, tam jest nowa strona ładna. Adam polecił mi coś, co się nazywa Easy Flash. I Easy Flash to jest magiczne chińskie pudełko, podejrzane, które jest kartridżem do Game Boya z czytnikiem kart SD, microSD. Co polega na tym, że wsadzasz kartę microSD z grami na Game Boya i wsadzasz to do Game Boya i masz Game Boya z 32 gigabajtami gier, czyli tam się zmieszczą pewnie jakieś setki gier na Game Boya. Ja mam Game Boya Advanced SP, nawet mam go tutaj, więc mogę wam pokazać, słuchaczom nie, ale wam mogę pokazać, o zobaczcie, to jest mój Game Boy. I problem polega na tym z Game Boyem, że dziś, żeby w niego grać, jeżeli chcesz zdobyć nowe gry, no to musisz jeździć po targach jakichś i szukać tych gier i nie wiesz, czy one są legalne, czy one działają, okej, możesz sprawdzić na miejscu, czy to działa, ale nie wiesz, jak długo będzie działać. Jest z tym sporo problemów, już nie mówiąc o tym, że czasy nas przyzwyczaiły raczej do wygody i do tego, że sobie przełączasz grę, jak chcesz zmienić, a nie, że wiesz, przerzucasz kartridże. Tam są takie, sorry, że ci wejdę w słowo, ale tam pamiętam, że do Game Boyów to były takie specjalne jakieś takie, nie wiem, walizeczki, czy jakieś takie pokrowce, że mogłeś wozić grę i mieć, nie wiem, dajmy na to 4 kartridże jeszcze. To dalej jest w tych, przecież są karty z grami na 3DS-a, nie? Więc to nadal jest jakby, żyje, że tak powiem, ta rzecz, ale to jest zdecydowanie wygodniejsze, bo przede wszystkim dostępność gier jest słaba. Oczywiście w zasadzie zakłada to używanie romów ściągniętych z internetu, tak? Więc to technicznie jest piractwo i to jakby w moim przypadku jakby nie mam problemów z moralnością w tej kwestii, no bo to są gry, których nie można normalnie już kupić. One są tylko w drugim obiegu i nie możesz sobie normalnie, legalnie zagrać w tę grę, więc zakładam, że że zagranie, że ściągnięcie z internetu gry sprzed tam iluś lat, która nie jest już dystrybuowana, jest jakby moralnie znacznie bardziej przyjazne niż, nie wiem, na przykład gdybym to samo ściągał, gdyby tego typu rozwiązanie było dostępne na przykład na 3DS-ie, a nie jest z tego co wiem. Kosztuje to jakieś 33 funty chyba mniej więcej na Amazonie, przy tym w Polsce też są sprzedawane na Allegro te magiczne urządzonka i one kosztują tak, że opłaca się tak naprawdę kupić w Polsce. Albo cena jest równa przelicznikowi, albo nawet może być trochę niższa. Przy tym jak sobie to kupicie, to możecie się trochę przerazić, dlatego że najpierw trzeba tam wgrać jakieś oprogramowanie na tą kartę microSD, co jest upierdliwe, bo trzeba wejść na podejrzaną stronę chińską, która ci łamaną angielszczyzną pisze, że tu ściągnij zipa, wgraj go na swoją kartę SD, a potem wsadź ją do tego swojego kartridża i uruchom konsolę z jakimś dziwnym skrótem klawiszowym, tam naciskając jakieś 3 różne klawisze i ona wtedy się zbutuje na tej karcie i coś tam ci zainstaluje, a potem już wrzucaj te romy, nie? Ale spoko. I to działa. Są instrukcje w internecie prawdziwą angielszczyzną napisane, które mówią ci dokładnie co trzeba zrobić, bo ta chińska angielszczyzna jest jakby nie do przebicia. I to działa. I działa bardzo dobrze, bardzo fajnie. Masz menu z wybieraniem tych gier, gdzie możesz je normalnie odpalić i wszystko działa bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Więc jeżeli ktoś chce sobie pograć w stare gry, to zapewnie znacznie większą wygodę niż ich szukanie gdzieś tam na targach, aukcjach itd. A jednocześnie ja szczerze mówiąc nie lubię emulatorów komputerowych, w sensie jakby nie chce mi się grać w emulator na komputerze, jakby chcę mieć ten hardware przed sobą, chcę mieć te przyciski itd. Do tego stopnia, że wręcz troszkę mi brakuje. Ja jestem niby z tych ludzi, którzy nie wąchają książek i w ogóle mają gdzieś papier i e-booki, król itd., ale z jakiegoś powodu troszkę brakuje mi tego przerzucania tych kartridży, wyciągania, wkładania tego kolorowego kartridża itd. Troszkę mi tego brakuje, ale jakby wygoda jest niesamowita. Poczekaj, poprawnie jeśli się mylę, ale do 3DS-a też są takie karty, które można sobie kupić i wsadzić i nagrywać tam rzeczy, prawda? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, w sensie wiem, że na pewno do 3DS-a jest po prostu karta pamięci też, na którą możesz ściągać gry ze sklepu online'owego. A czy są takie rozwiązania, że po prostu wgrywasz, na pewno są rozwiązania, że wgrywasz pirackie jakieś gry na jakąś kartę czy cokolwiek takiego, ale nie sprawdzałem, bo nie mam 3DS-a po pierwsze, a po drugie, no to są jednak gry dystrybuowane współcześnie, a nie Game Boy, który nie jest już produkowany, więc jakby uważam, że to już byłoby trochę nie fair. No a tutaj jakby moja moralność mi pozwala na ściąganie romów do Game Boya, do gier sprzed nastu lat, czy tam iluś, więc to zależy pewnie od konkretnej osoby, nie? Więc to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a jest jeszcze druga, która też jest związana z Nintendo i też jest związana z romami itd. Czy znacie taki projekt, który nazywa się PokeMMO? Nie. Nie. To jest dla mnie niesamowita rzecz, to znaczy ktoś w internecie lata temu już stwierdził, że weźmie Pokémony i przerobi na MMO. I działa to w ten sposób, że ściągacie sobie instalator ze strony internetowej, on jest dostępny na Windowsa, Maca, jest androidowa wersja jakaś itd. W trakcie instalacji musicie wgrać ROM z Pokémonami. Obecnie to jest Pokémon Black and White, Black/White, cokolwiek, jedna z tych dwóch wersji i musicie jakby instalując tę grę, obiecujecie i przysięgacie, że ten ROM jest z legalnego źródła, to jest wasz ROM, że macie oryginalny kartridż. I jakby to jest ich dupochron, przez który działają od lat tak naprawdę. Ja mam akurat takie oryginalne kartridże, więc spoko, jestem tutaj chroniony. I jak sobie zainstalujecie tę grę, to dostajecie MMO wersję Pokémonów na komputer. I to wygląda w ten sposób, że macie grę, która jest w podstawie Pokémonami, wygląda jak Pokémon. Te z konsolki, z 3DS-a na tym etapie, ale i w pełnej rozdzielczości ekranu, ze zmienionym interfejsem, więc mamy przyciski z ekwipunkiem, nieekwipunkiem itd., z widzeniem innych graczy, w sensie chodzimy sobie po mieście i dookoła widzimy innych ludzi, którzy grają w takie Pokémony, z pojedynkami i turniejami między tymi graczami. Ogólnie po prostu ktoś wziął Pokémony i zrobił do nich moda przerabiającego je na pełnoprawne MMO za darmo w internecie, istniejące od lat, więc to nie jest jakiś projekt, który Nintendo za chwilę zamknie. Najwyraźniej ich jakby ten dupochron prawny w postaci tego, że musisz mieć swój własny ROM, jest na tyle skuteczny, że Nintendo tam się do nich jakoś nie czepia. I to działa prężnie, jest aktualizowane na bieżąco, jest rozwijane, jest bardzo fajnie zrobione. Jeżeli ktoś lubi Pokémony konsolkowe klasyczne i wyobraża sobie, jakby to było, gdyby Pokémon było na komputery w pełnej rozdzielczości, to nie jest rozciągnięta gra, jak odpalony emulator, tylko to jest gra, która ma, tam widzisz więcej, tak? Rozszerza się jakby obraz, obszar, który widzisz. I działa to bardzo fajnie i bardzo polecam, jeżeli ktoś ma ochotę, to jest super, bo Pokémon zaskakuje... Pokémon w tej formie działa tak dobrze, że dziwię się, że Nintendo nie wypuściło oficjalnej online'owej wersji Pokémonów, bo ten mod jest, daje to, co Pokémon jest fajne, a jednocześnie daje taki vibe tego, że nie chodzisz samemu po tym świecie, tylko faktycznie spotykasz innych graczy, możesz z nimi walczyć, możesz z nimi wchodzić w interakcje, możesz z nimi handlować Pokémonami, możesz rozmawiać z nimi, możesz organizować turnieje, czy dołączać do turniejów itd. Więc jeżeli ktoś lubi, to polecam PokeMMO.eu, to jest adres oficjalny, tylko musicie mieć oczywiście legalnego ROMa z Pokémon Black albo Pokémon White. I tyle z poleceń moich, więc to nie są do końca gry, bo to jest hardware i mod do Pokémonów, ale myślę, że mogą dać wam... Ale szanujemy to, że mówisz o czymś dla fanów Nintendo. Dla obu, Tak. Ja to dla Adama specjalnie mówię. Adam, wiem, że nas słucha, naszego podcastu. Pozdrawiamy Adama. Tak. Okej, i co? To tyle chyba, jeżeli chodzi o nasz wstępniak, więc możemy przejść do tematu Wiedźminowego, więc zakładam, że inicjatorka tego tematu, czyli Ocia, będzie prowadzić i kierunek nadawać i tak dalej, bo ja nic nie wiem. Nie wiem, o czym wy chcecie rozmawiać o Wiedźminie. Dlaczego nienawidzisz Wiedźmina, Ocia? Powiedz nam. Właśnie problem z Wiedźminem jest taki, że ja pamiętam, ja grałam w tę grę, zacznijmy od tego, już sporo po premierze. To jest gra z 2015 roku. A kiedy premier grał? Rozmawiamy w ogóle dzisiaj o trzecim Wiedźminie? Tak, o trzecim Wiedźminie. O trzecim, okej, dobra. Tak, rozmawiamy o trzecim Wiedźminie. Myślę, że od tych poprzednich dwóch jakby trudno to ze sobą połączyć, bo te gry są tak inne, że wyszedłby nam z tego 3-godzinny podcast, jakbyśmy zaczęli omawiać Wiedźmina od pierwszego i potem przez drugiego, więc skupmy się na trzecim. I z trzecim Wiedźminem jest ten problem, że ta gra w jakimś momencie zrobiła się tak nagradzana i tak legendarna, że mam wrażenie, że powiedzenie o niej czegoś złego było jakieś, nie wiem, no niepatriotyczne wręcz i później trzeba było się tłumaczyć, dlaczego nienawidzisz Polski i Polaków. Bo ja już kiedyś mówiłam parę takich, powiedzmy, średnio pozytywnych słów o trzecim Wiedźminie, jeszcze w Myszmaszu, który się ukazał z okazji Sylwestra, dawno temu. I pamiętam, że potem ktoś, czy ileś ludzi się strasznie przyczepiło do tego, co mówiłam, więc dlatego chciałam rozwiązać. Możesz nie lubić Wiedźmina, ale nie nazywaj się wtedy prawdziwą Polką. Ale dobrze, mieliśmy taki plan wstępny, żeby zacząć od tego, jakie były nasze pierwsze wrażenia po tym, jak Wiedźmina odpaliliśmy. No i co? Pierwsze wrażenie moim zdaniem jest pozytywne głównie dlatego, że ta gra jest wielka i piękna i jakby tego nie można jej odmówić, że jak tego Wiedźmina pierwszy raz zobaczyłam na oczy, to stałam i podziwiałam, nie wiem, wschód słońca, zachód słońca i łany zbóż i wszystko. Ja się nie zgadzam, jak coś od razu mówię. Okej, dobra. I pierwsze ileś godzin, kiedy podróżujemy sobie po prostu przez ten świat, kiedy widzimy, jaki on jest ogromny, ile tu jest pytajników na tej mapie, ile po prostu questów stoi przed nami otworem i mamy to od razu mamy to poczucie, że to jest gra na to minimum 100 godzin. I ten rozmach jest z jednej strony no taki przytłaczający, z drugiej no to ja na przykład, ja lubię duże gry, ja lubię ten moment, kiedy się w grę wciągam i potem gram w nią, nie wiem, przez 2 tygodnie nie wychodząc z domu. I z Wiedźminem tak początkowo było, do momentu, aż nie zaczął mnie częściowo nudzić, częściowo irytować, ale powiedzmy, że na razie się na tym zatrzymam i do tych dalszych wrażeń przyjdę później. Ja we wszystkie Wiedźminy grałem z opóźnieniem co najmniej rocznym i w trójkę przeszedłem dopiero w zeszłym roku, czyli to było 2 lata po premierze, gdzie ta gra miała już te swoje, nie wiem, 178 nagród, PC Gamer już uznał ją za, PC Gamer co roku ma listę 100 najlepszych gier, tak jakby teraz, w tym momencie wybieraną i Wiedźmin III jest chyba od 2 lat na pierwszym miejscu, jeśli nie 3, więc mój pierwszy kontakt z tą grą był taki, że tak, to jest piękna gra, a jednocześnie ja od razu zobaczyłem w niej ten polski design rodem z pierwszego Wiedźmina, to znaczy zaraz po pierwszej rozmowie, zaraz na początku gry Wesemir zamiast usiąść przy stole w karczmie wszedł na stół i potem zrobił kółko i dopiero zszedł ze stołu, żeby przy nim usiąść, a potem wybiegłem przed karczmę i po prostu miałem, co krok się potykałem o 40 różnych ziół, które mogę zebrać nie wiem po co, po to, żeby przepadły w koszmarnie zaprojektowanym ekwipunku, w którym mogę zrobić z nimi nie wiem co. Więc to wciąż był jakby ten esencja designu CD Projektu z pierwszego Wiedźmina, wciąż tkwi tam pod tą naprawdę piękną grą, która jest ogromna i przepastna i jest naprawdę dobrze napisana, w sensie Do tego jeszcze wrócimy, zakładam, ale w momencie, gdzie właśnie przebijam się przez asasyna, który jest sobie i przypominam sobie, jaki był Wiedźmin, jakie były sidequesty w Wiedźminie, to jednak to jest kosmiczna różnica. Wiecie co? Ja zrobiłem tak, że usiadłem do Wiedźmina III i grałem w niego do oporu, aż skończyłem i aż zrobiłem wszystko, co w nim było do zrobienia, poza pytajnikami na morzu, które były tragiczne. Tak, najgorsze. Najgorszą rzeczą na świecie, ale na przykład nie zgodzę się z tym, że ta gra jest piękna, w sensie wizualnie. To znaczy uważam, że ten silnik był średni, w sensie... Sprawdziłem sobie daty i rok przed Wiedźminem III wyszedł Assassin's Creed Unity, który według mnie w porównaniu jakby bezpośrednio, jak weźmiesz, który jakby też jest grą w dużej skali, więc to w mniejszej, bo to jest tylko jedno miasto powiedzmy, ale jeżeli weźmiesz tak czysto silnikowo, jak to wygląda, jak wygląda gra świateł, jakie screeny można zrobić w jednej i drugiej grze, to mam wrażenie, że Assassin's Creed wyglądał lepiej. GTA 5 też było wyszło jeszcze wcześniej, nie pamiętam dokładnie kiedy wyszło GTA 5 i też wyglądało lepiej. W Wiedźminie jak zobaczyłem wodę, to stwierdziłem, że hej, co się dzieje? Czy ja gram w World of Warcraft sprzed 10 lat, bo woda jest koszmarna w Wiedźminie. I jednocześnie to jest tak, że nie wiem, ja nie znam się na technikaliach na tyle, żeby powiedzieć, co z tym silnikiem było nie tak, ale cały czas mi się wydawało, że w nim jest coś, co sprawia, że ja nie potrafię tą grą tak w pełni się cieszyć wizualnie. Nigdy nie miałem takiego, jak grałem w inne open worldy, czy to Ubisoftu, czy w jakieś Horizon Zero Dawn i tak dalej, to miałem takie momenty, gdzie wstawałem na skalę i sobie mówiłem, kurczę, zrobię screenage, bo to jest takie ładne. W Wiedźminie nie pamiętam takich momentów. Nie pamiętam, żeby on był wizualnie jakoś tak naprawdę uderzający. Mam wrażenie, że tam... Grałem na konsoli, jak gram zawsze na konsoli w open worldy, więc miałem jakby porównanie na tym samym silniku, na tym samym sprzęcie. Nie mam pojęcia, czy to wynika z optymalizacji silnika, czy z czego, ale jakby nigdy graficznie nie było dla mnie to ani ze strony silnika takiej czysto technicznej, ani ze strony tego, jak ta gra była zaprojektowana wizualnie. Nigdy nie robiło na mnie wrażenia takiego większego. Jedyna rzecz, która była wyjątkowa, to było to, że z niej faktycznie pachniało tym takim klimatem wschodniej Europy i te malunki, które były w tych karczmach i to było coś, co nie było typowe dla RPG, ale zdecydowanie nie powiedziałbym, że Wiedźmin był grą, która mnie wizualnie czy w jakimkolwiek momencie zachwyciła. Ja bym tutaj dodał, że CD Projekt zawsze potrafił, nieważne z jaką technologią pracowali, ale przy Wiedźminie zawsze było widać ten, po angielsku to jest art direction, to znaczy to po prostu to, w jaki sposób oni wykorzystywali tę technologię do kreacji tego świata. Ja pamiętam taki moment w pierwszym Wiedźminie. W pierwszym Wiedźminie, który był na Aurorze, która była silnikiem w tym momencie, nie wiem, mającym 10 lat czy ile tam, gdzie tam nagle jestem na wsi, w polu i jest droga, która idzie między polami i schodzi w taki wąski jar i tam jest skarpa, piasek i w ogóle. I to wygląda po prostu jak pocztówka z polskiej wsi. I to było takie... Tak, wiejski krajobraz tak wygląda. Nie wygląda jak, wiesz, bajkowa wieś z, nie wiem, Fable czy gier BioWare'u. To jest wieś. I tak samo od choćby coś tak głupiego jak, wiesz, Wyzima i jakby widzę, że Wiedźmina zrobili ludzie, którzy wiedzą, jak wygląda średniowieczny zamek, w przeciwieństwie do Amerykanów robiących RPG, więc pod tym względem oni zawsze byli dobrzy. No dobra, to jeszcze bym chciała nawiązać do tego, o czym zacząłeś, Krzysiu, mówić, jeśli chodzi o questy. Bo to było też w tej książce, którą oboje czytaliśmy, Krew pod piksele. Tak, dokładnie, Krew pod piksele. O tym, jak CD Projekt bardzo dbał o to, żeby w Wiedźminie nie było żadnych takich questów zapchaj dziur, takich questów typu idź i przynieś mi 10 ziół X, albo tych takich questów, które wyglądałyby wręcz na generowane losowo, czyli że za każdym questem musiała stać jakaś fabuła, musiał być najlepiej jakiś, nie wiem, albo zwrot akcji, albo jakaś dodatkowa informacja, jakieś drugie dno w tym questie. I czy faktycznie mieliście takie wrażenie grając w to, bo ja szczerze mówiąc nie mam szczególnie wielu questów w Wiedźminie, tych takich drugoplanowych, niezwiązanych z głównym wątkiem, które by mi jakoś bardzo zapadły w pamięć. Znaczy jasne, kilka tak, ale przyznam wam szczerze, że tak gameplayowo to questy poboczne jakby jak najbardziej były powtarzalne. No Wiedźmin idzie gdzieś, włączamy tryb detektywa, badamy jakieś ślady, idziemy po tych śladach gdzieś, wyżynamy potwora, który jest na końcu, koniec. Wiesz co, zdecydowanie miałem takie poczucie, że one nie są generowane losowo mimo wszystko, co nie zmienia faktu, że one nadal były dla mnie tak samo monotonne jak w każdej innej grze open worldowej tego typu. Przy tym ja nie uważam, ja gram w Assassin's Creed robiąc 100%, więc ja nie uważam, żeby to był dla mnie jakiś taki bardzo duży problem. To był i tak krok w dobrym kierunku. Przy tym to, co mi przeszkadzało troszkę, to było to, że w tej grze dosłownie się, wiesz, otwierało się lodówkę. Wiedźmin otwiera lodówkę i znajduje dylemat moralny, nie? To jest ta gra dla mnie. W sensie, jak mam dylematy moralne, super, bardzo fajna rzecz w grach. Tylko że jak w każdym questie jest jakiś dylemat moralny, no to już w pewnym momencie one przestają robić na mnie wrażenie, zwłaszcza, że dla mnie dylematy moralne robią wrażenie w momencie, w którym dotyczą na przykład postaci, z którymi się zdążyłem się do nich przyzwyczaić przynajmniej. Dylematy, nawet jakieś głupie dylematy moralne w Mass Effect Andromeda, która, powiedzmy sobie szczerze, nie jest najlepiej napisaną grą na świecie, to tam dylematy moralne w większości przypadków jest ich mało, ale dotyczą postaci, z którymi się spędziło całą grę. Ekipy, która jest na statku, tak? A w momencie, w którym w Wiedźminie poznaję postać i po dwóch minutach muszę zdecydować na temat jej życia w jakimś niesamowitym dylemacie moralnym, to dla mnie jest takie okej. To na mnie działa w pewnym stopniu, ale to na mnie nie działa emocjonalnie, to na mnie działa jak taka zagadka, zagwozdka filozoficzna, jakby Sokrates wyszedł do mnie i mi powiedział, jak uważam, czy A, czy B, i to na mnie działa na tej zasadzie, że mówię, okej, faktycznie nie mam pojęcia, jak moralnie powinienem postąpić, ale nie działa to na mnie emocjonalnie, bo ja nie wiem, kim jest ta postać, to jest dla mnie zlepek pikseli, a jednocześnie to się zdarza na tyle często, że w pewnym momencie się przyzwyczają do tego podejmowania decyzji moralnych, więc to była rzecz, która mi przeszkadzała, ale zdecydowanie nie było tych takich questów. Inaczej, nawet jeżeli były tam questy pod tytułem idź w miejsce z punktu A do punktu B, poklikaj tam, a potem zabij potwora albo ludzi, to one były przynajmniej obudowane czymś takim, co sprawiało, że nie wydawały się takie mocno powtarzalne, i dobrze, że były, bo dla mnie na przykład walka była absolutnie tragiczna w Wiedźminie III, absolutnie tragiczna, powtarzalna, nudna, i nie chcę więcej grać w gry z taką mechaniką jak walka w Wiedźminie. Znaczy, gameplayowo te questy oczywiście były powtarzalne, no bo gameplayowo Wiedźmin jest płytką grą, to znaczy tam masz walkę i tyle. W sensie tam nawet nie masz mechanizmów, żeby się skradać. Twoimi jedynymi sposobami obcowania z tym światem to jest srebrny lub stalowy miecz. To jest tyle. No i jeszcze... I znaki. Tak. I alchemia. No i oczywiście wizja detektywa, która akurat, jasne, sprowadza się do tego, że włączasz sobie termowizję i klikasz czerwone rzeczy, tylko znowu dla mnie to było dobrze napisane, w sensie ja miałem poczucie, że faktycznie Geralt jest po prostu fachowcem, który no przychodzi tutaj jak ten hydraulik, kładzie swoją torbę z narzędziami i bierze się do pracy. I to brzmi banalnie, ale gram właśnie w Origins, gdzie Bajek też czasami trafia na scenę zbrodni i też musi po prostu kliknąć 4 rzeczy, i widzę różnicę między tymi dwoma grami pod względem tego, jak to jest napisane. Tak ci się wetnę, bo jest jeden moment w Origins właśnie, który mi pokazał, jak ten system mógłby dobrze wyglądać. W tych wszystkich takich skopiowanych bezpośrednio z Wiedźmina śledztwach właśnie w Origins jest jeden fragment, gdzie Bajek znajduje jakiś ślad i mówi, aha, ten ktoś przepłynął na drugą stronę rzeki i coś tam. I nie masz kolejnego śladu w zasięgu wzroku, musisz przepłynąć na drugą stronę rzeki, czy coś tam zrobić, no coś w tym wymyślam w tym momencie, ale mniej więcej taka była logika, że to nie było tylko kliknięcie, ale też jakby to kliknięcie sugerowało mi, gdzie jest następny krok, ale nie wskazywało go bezpośrednio, i dla mnie to byłby na przykład dobry system, że znajdujesz jeden ślad i potem musisz z tego śladu samodzielnie wymyślić, gdzie znajdziesz kolejny, a nie po prostu, że ten kolejny jest w zasięgu wzroku, więc po prostu klikasz kolejną czerwoną rzecz, a mam wrażenie, że we wszystkich grach, w które grałem, ten system był do tego sprowadzony, nie? Znaczy w Wiedźminie było bardzo dużo podążania po śladach i no nie wiem, też trudno było się zgubić. Powiedzmy, że może no nie było tych takich, pamiętam, że jak na przykład coś w jakimś obszarze trzeba było znaleźć, no to nie było jednego X-a na mapie, który od razu ci mówił, że masz pójść tam, no tylko był jakiś taki cały ten obszar, powiedzmy, podświetlony, no i trzeba było faktycznie tam, nie wiem, pochodzić, przejrzeć 3 krzaki, żeby zobaczyć, przy którym krzaku będzie jakiś tam, nie wiem, ślad pazurów czy coś, ale nigdy nie były to rzeczy na poziomie, który sprawia, że nie wiem, możesz się pogubić, albo nie wiesz, gdzie pójść dalej, albo gdzie jest kolejna wskazówka. Wiedźmin ma taki quest, on jest gdzieś blisko początku gry, kiedy szukasz wiedźmy w wiosce. Ta wiedźma okazuje się bodajże Kirą Holtz, czarodziejką, i masz opisaną drogę, którą masz podążyć, że tą polną tam za kamieniem skręcić w prawo, jak zobaczysz rozdwojoną brzozę czy coś tam, to w lewo, tego typu, tylko że to nie jest jedyna informacja, którą dostajesz, bo poza tym masz interfejs i interfejs daje ci wskaźnik, czy tam zaznacza ci na czerwono obszar poszukiwań i tak dalej. I to był dla mnie moment, w którym pomysł na quest nie zgrywa się z gameplayem. Wiesz co, ale wiele osób polecało, żeby to wyłączyć po prostu, bo mogłeś wyłączyć te wskaźniki i wtedy się musiałeś opierać na tych wskazówkach, łącznie z tym, że w Odyssey jest wybór na początku gry, czy chcesz dostawać na mapie wskazówki, czy chcesz się opierać na informacjach, które dostajesz. Dobra, nie? Tylko że w Wiedźminie to jest ten jeden konkretny quest, gdzie faktycznie miałeś opisaną tę drogę. I jest... Nie, we wszystkich questach podobno da się tę grę przejść opierając się tylko na tym, na wskazówkach, które się dostaje, że podobno za każdym razem, jak ktoś ci tłumaczy, tak słyszałem, nie grałem w ten sposób, że podobno za każdym razem, jak ktoś ci tłumaczy, jak gdzieś dojść, to dostajesz wskazówki, za którymi możesz podążać, takie właśnie tego typu, nie? No tak, ale to jest tak trochę, jakby CD Projekt wierzył w to rozwiązanie, to jakby ale bał się wyłączyć mapę, tak? Okej, wróćmy do systemu walki, bo ja nie jestem jakoś bardzo krytyczna względem niego, głównie dlatego, że pamiętam, jak koszmarny był system walki w drugim Wiedźminie i jak koszmarny był system walki w pierwszym Wiedźminie. Ej, wolałem ten z pierwszego, nie pamiętam go wprawdzie, ale wolałem ten z pierwszego. To był takie rytmiczne klikanie. To było tak, że klikasz, czekasz, aż się zaświeci taki żółty symbol mieczyka nad postacią, z którą walczysz i wtedy znów klikasz. No i to jest takie, że w jakimś momencie wpadasz w ten rytm i już wiesz, kiedy masz klikać. Mhm. To było Dance Witcher Revolution. A to przynajmniej był jakiś pomysł. Dla mnie tutaj jest, co tam jest, blok, odskoczenie i atak, nie? To jest jakby ten najgorszy system walki mieczem, jaki był, bez żadnych dodatkowych pomysłów, no. Ja jestem jakimś cudakiem, bo system walki w trzecim Wiedźminie mi nie przeszkadzał, natomiast ja bardzo lubiłem system walki w drugim Wiedźminie. O co? Słuchaj, on też zasadniczo miał lekki atak, ciężki atak, blok i jakiś uskok, ale do tego miał element taktyczny polegający na tym, że jeśli odwrócisz się do przeciwnika plecami, to giniesz, a jeśli zajdziesz go z tyłu, to on ginie. Więc tam przynajmniej było wiadomo, dobra, absolutnie, koniecznie muszę być frontem do przeciwnika i muszę go zajść z tyłu, więc w każdej walce wiedziałem, czego się trzymać i to przynajmniej znowu, to był jakiś element gameplayu. A powiedzcie mi, rzecz, która była bardzo chwalona, czyli przygotowywanie się do walki, czy wam się to podobało, czy nie? Bo ja jestem antyfanem wielkim. Nie robiłam tego absolutnie nigdy, w żadnym Wiedźminie. Jakby ja generalnie w grach nie lubię takich rzeczy, że sobie sama mam jakieś eliksiry poskładać, że muszę się jakoś przygotować, że muszę tam, nie wiem, miecz naostrzyć, że muszę jakiś olej wybrać, że może jeszcze mam sobie najpierw ten olej upichcić, a w ogóle to, że muszę sobie buty uszyć, no jakby... No nie, ja strasznie nie lubię takich rzeczy i w Wiedźminach konsekwentnie odmawiam przygotowywania się do walki. Dla mnie jedyną grą, która naprawdę dobrze to realizowała, był pierwszy Wiedźmin, bo tam eliksiry faktycznie trzeba było pić przed walką. I to jest oczywiście na dłuższą metę upierdliwe, ale ja do dziś pamiętam jeden z pierwszych questów, gdzie tam muszę iść usiec ileś utopców, i siadam tym Geraltem przy ognisku i wypijam eliksir i jak zachodzi noc i utopce wychodzą z rzeki, to ja czekam tam na miejscu, jestem na nie gotowy, wypiłem eliksir i je zabijam i to było jakby, wtedy grałem w opowiadanie Sapkowskiego. Natomiast w momencie, w którym eliksiry stają się dopalaczem, który odpalasz w trakcie walki między jednym machnięciem miecza a drugim, no to jakby cały urok znika, nawet jeśli był to upierdliwy urok. Ja na początku się tym cieszyłem, bo miałem trochę ten vibe właśnie, o którym mówisz, że przy tym systemie walki, którego nie lubiłem, przynajmniej miałem to przygotowanie się do walki, to coś mi dawało, ale w pewnym momencie zorientowałem się, że robię to mechanicznie w zasadzie. Wiesz, otwierasz bestiariusz, sprawdzasz co tam jest, używasz przedmiotu X, idziesz. I stało się dla mnie na tyle irytujące, że obniżyłem poziom trudności do minimum, bo chciałem po prostu jak najszybciej przez te walki przechodzić i nie przygotowywać się do tego, bo to po prostu grałem przez pewien czas w ten sposób właśnie, w ten prawidłowy sposób w cudzysłowie, ale w pewnym momencie odkryłem, że to mi nie sprawia żadnej radości. Robię to automatycznie, walki mnie nudzą, chcę jak najszybciej przez nie przechodzić i przejść do questów, do historii, do fabuły, do postaci itd., itd. I wydaje mi się, że to może być dobry segue, bo mam wrażenie, że narzekamy na Wiedźmina od 15 minut, czy więcej, a może powiemy coś dobrego. Ja powiedziałem o fabule, postaciach, bo to jest to, co lubię akurat. No to dajesz. Lubię postaci i fabułę. Okej, no dobra. Ja nie jestem fanem Sapkowskiego. Czytałem opowiadania, wydawały mi się strasznie takie angstowe i miałem wrażenie, że czytam je za późno, że... Bo przynajmniej po trzeciej grze. Stwierdziłem, okej, sprawdzę w ogóle co to było. Nigdy nie miałem wcześniej okazji czytać Wiedźmina, ani opowiadań, ani książek. I stwierdziłem, że okej, no rozumiem. Rozumiem o co chodzi, to jest dla mnie zbyt angstowe i takie właśnie, nie wiem, jakieś takie zbyt... No teraz to już jakbyś papieża obraził, wiesz? No właśnie, więc będzie najgorzej. Ale jeżeli chodzi o historię w grze, super. Naprawdę bardzo polubiłem postaci. W zasadzie, jeżeli mam coś pamiętać, to jest pełno postaci, które lubię w tej grze. Jest tam więcej postaci niż kiedykolwiek zapamiętałem w całej serii Assassin's Creed, która powstaje od 20 lat, czy tam 40. I są super. Jedyna rzecz, której nienawidzę w Wiedźminie III, jeżeli chodzi o postaci i którą będę zawsze mówił i wydaje mi się, że być może nawet już mówiłem w tym podcaście albo w jakimś podcaście na pewno o tym mówiłem, to jest to, jak rozwiązali sprawę Triss i Yennefer w trzeciej grze. Dlatego, że dla kogoś, kto żył pod kamieniem i nie grał w tę grę, wygląda to w ten sposób. Na początku gry poznajemy Yennefer, która nie było jej w pierwszych dwóch grach. Ja nie czytałem opowiadań, więc nie mam żadnej relacji z tą postacią. Poznaję Yennefer, ona jest upierdliwa i krzyczy i zrzędzi. Potem wracamy do Triss. Nawet jeżeli ktoś nie znał jej, bo nie grał w poprzedniej gry na przykład, nie ma kompletnie kontekstu, to mamy czas, żeby Triss poznać, jakby zaangażować się w relację z nią. Geralt tam gdzieś tam robi z nią jakieś zadanie i tak dalej i w tym momencie następuje wybór, bo musimy zdecydować, czy chcemy zatrzymać Triss i Geralt ma wyznać jej miłość, czy chcemy jej pozwolić odpłynąć. I to jest moment, w którym de facto podejmujemy decyzję pomiędzy jedną a drugą kobietą w życiu Geralta, tylko że jednej nie znamy jeszcze, nie mieliśmy okazji jej poznać, więc to jest trójkąt, który jest źle napisany. Co więcej, potem poznajemy Yennefer i mamy dwie opcje, jak już się zaangażujemy w relację z nią. Albo złamać jej serce, to jest bardzo nieprzyjemne, bo jeżeli się oczywiście wcześniej zaangażowaliśmy w związek z Triss, czy wyznaliśmy jej miłość, to teraz musimy złamać serce Yennefer, albo jej też wyznać miłość, co jak wszyscy wiemy kończy się źle dla obu stron tak naprawdę, bo nie można wybrać obu naraz. Jakby to jest to złe rozwiązanie, powiedzmy w cudzysłowie. Tylko że problem polega na tym, że gra też bierze pod uwagę, przynajmniej w pierwszej wersji, bo potem to poprawiono w którejś łatce, gra nie bierze pod uwagę tego, że gracz może wybrać Triss. Nie wiem, czy jakiego wyboru wy dokonaliście, czy jakiegokolwiek, ale ja wybrałem Triss, potem się zorientowałem, że domyślnym wyborem jest Yennefer, więc jak pod koniec gry wszystkie postaci są naraz jakby w kadrze, czy w historii, to Triss nie ma dialogów z Geraltem. W sensie Triss ma, jak się do niej podejdzie, zagada, to ona mówi, no co tam Geralt? I to jest koniec, taki wiesz, generyczny tekst NPC-a. Nie ma, wybór Triss nie ma ciągu dalszego tej relacji. Potem w którejś aktualizacji wprowadzono, żeby Triss była bardziej gadatliwa, jeżeli jest w relacji z Geraltem, a Geralt powiedział Yennefer, że jednak już nic do niej nie czuje, ale już jakby przeszedłem wtedy grę, więc nie mam pojęcia jak to wygląda. Byłem tak zły, że wiesz, że dość, że dają ci ten wybór gdzieś w połowie, jak tak naprawdę zanim zdążysz poznać Yennefer, więc to nie jest prawdziwy wybór. A dwa, że jakby twórcy nie wzięli pod uwagę, że gracz może wybrać Triss, ponieważ nie zna Yennefer na przykład. Więc to było coś, co bardzo byłem zły na to. Grając w grę 3 lata po premierze nie napotkałem na ten drobny problem, a oczywiście tylko Triss to jest jedyny słuszny wybór. Pomimo tego, dokładnie, że czytałem opowiadania, książki i tak dalej, po prostu Yennefer jest paskudna. Natomiast to, o czym tutaj mówisz, to jest coś, co oni naprawili w odniesieniu do Triss. Natomiast ja mam ten problem z tą grą, gdzie ja bardzo lubię te postaci i ta gra, bardzo wiele questów, bardzo wiele wątków jest bardzo fajnie napisanych, gdzie mechanicznie to oczywiście wciąż jest gra komputerowa, która czeka, aż przyjdziemy tam naszym awatarem i wtedy uruchomi się quest i wtedy my wpłyniemy na życie tych wszystkich postaci, ale ona jest napisana tak, jakby te postaci miały własne życie. To znaczy my zazwyczaj przychodzimy, kiedy te inne postaci, one już działają, one nie czekały, aż Wiedźmin przyjdzie i im pomoże. Nie mówię tutaj o wieśniaku, który wynajmuje Wiedźmina, żeby zgładził licho, które zaległo się w stodole. Mówię tutaj o jakby kluczowych postaciach tej fabuły. Jeśli temerscy partyzanci próbują walczyć z Nilfgaardem czy Radowidem, to oni już to robią. Jakby to nie jest tak, że ich walka zaczyna się w momencie, w którym spotykają Wiedźmina. Jeśli jest córka krwawego barona, to nie jest tak, że ona czeka jak jakaś białogłowa, żebyśmy przyszli i uratowali jej matkę, tylko ona jest opisana, że ona już spiknęła się z łowcami czarownic, ona już ma własny plan, jakby to wszystko jest napisane w ten sposób, że te postaci tam działają. Nawet jeśli, patrząc na to czysto pod względem mechanicznym, te postaci nic nie mogą zrobić, no bo tak działa gra. Musimy tam przyjść dopiero, żeby coś się wydarzyło. Ale jest to napisane tak, jakby to wszystko już się dzieje. I to jest super. I ja to bardzo w tej grze lubię. Tylko że potem tutaj nie ma epilogu. Wiele tych postaci nie ma epilogów, w sensie córka krwawego barona. Ja byłem święcie przekonany, że ta postać wróci, bo ona jest tak jakby mocno podbudowana. Ale nie, zasadniczo, gdy skończysz ten quest, ona praktycznie wyparowuje. Pojawia się na moment w finale, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast jest dużo wątków, gdzie ja specjalnie wracałem do tych postaci, kiedy już questy się skończyły i już gra mi mówi, idź już Geralt, jedź tam dalej, rób co innego. Ja specjalnie wracałem do miejsca, gdzie wiem, że ta postać tkwi, żeby przekonać się, czy twórcy napisali tam jakiś dialog dla niej i za każdym razem byłem rozczarowany. I jeśli chodzi o przykłady, to na przykład ja bardzo polubiłem tę dziewczynę Jaskra, Priscillę, która w pewnym momencie niemalże pada ofiarą seryjnego mordercy, który niszczy jej gardło, głos i tak dalej. I my potem, quest dotyczy tego, żeby znaleźć tego mordercę, zabić go, okej, spoko, dobra. Ja potem czekałem, aż ona wróci, aż Jaskier z nią wróci, z Priscillą. Chciałem ją jeszcze kiedyś zobaczyć, ale nic nie ma. Ja byłem pewien, że to był jakiś błąd w grze. W sensie absolutnie, nie wiem, chodziłem, nie mogłem znaleźć tej chaty z powrotem. Myślałem, jakby niemożliwe, żeby po prostu zakończyli to w ten sposób i nic dalej. Może tam coś jest faktycznie i my się błaźnimy w tym momencie, no ale też... I chyba mój ulubiony przykład to jest jak na Skellige pomagasz wybrać, kto zastąpi Kracha na tronie, jedno z jego dzieci, syn lub córka. Okej, a potem mamy wielki finał gry, już po tym jak Skellige ma nowego władcę, jest wielki finał gry i w wielkim finale, przepraszam, spoiler, ale gra ma 3 lata, Krach ginie w walce z Dzikim Gonem. I ja specjalnie pojechałem po prostu do zamku na Skellige, wbijam do tej jego córki i tam nie ma ani linijki na ten temat, że jej ojciec poległ w tej wielkiej bitwie, w tym wielkim finale, bo po prostu jakby ona już nie istnieje w tej grze. Znaczy jest tutaj, stoi sobie w zamku, mogę do niej podbić, tylko twórcy jakoś, nie wiem, nie pomyśleli, że ktoś będzie chciał to zrobić? Powiedz mi, a czy to nie jest w ogóle tak, że ty w tym momencie masz trochę zawyżone oczekiwania, ponieważ poziom tej gry jest wyższy, w sensie ona ci daje na tyle naturalne postaci i na tyle zaczynasz wierzyć w ten świat, że zaczynasz oczekiwać, że postaci będą się zachowywać jak ludzie i jak wrócisz do kogoś tam, a tak naprawdę ta gra i tak się rozrosła w trakcie tworzenia i czy to nie jest tak, że po prostu masz w tym momencie oczekiwania większe niż od jakiejkolwiek innej gry, która i tak by ci tego nie dała? To znaczy, z jednej strony tak, no ponieważ ta gra... Te rzeczy, które w tej grze faktycznie są napisane tak dobrze, że ja oczekuję, że to będzie potem kontynuowane, ale z drugiej strony ja mam takie trochę... Ja w Dzikim Gonie widzę, gdzie oni się bardzo inspirowali BioWare'em i konkretnie Mass Effectem, bo kiedy zbierasz sojuszników, żeby bić się z Dzikim Gonem w obronie Kermoren, to jest czysty BioWare i dlatego ja się trochę spodziewałem, że tak jak w BioWare'ze twoi towarzysze są zawsze przez całą grę i zawsze możesz ich spotkać i zawsze możesz z nimi pogadać. I ja dlatego liczyłem, ja wiem, że Wiedźmin nie ma swojego huba, nie ma swojej Normandii, ale liczyłem, że jak gdzieś potem znajdę Jaskra w świecie, to on tak jak w grze BioWare'u mi skomentuje to, co się wydarzyło potem, kiedy już nie było go w questie. Ale nie, ta inspiracja BioWare'em ogranicza się tylko do bitwy o Kermoren. Ja jeszcze chcę się odnieść do obu rzeczy, o których teraz zdążyliście powiedzieć, czyli tak. Po pierwsze, ja jestem tą jedną osobą z naszego podcastu, która jest totalnie Team Yennefer. Głównie dlatego, że po pierwsze czytałam książki więcej niż raz, po drugie jakoś... Ja nigdy nie lubiłam Triss. To jest ostatni odcinek Gorących Krzeseł, dziękujemy za uwagę. Już więcej odcinków nie będzie, kolejny odcinek będzie już z Kamilem. Żegnajcie. Jak można nie lubić Triss? Triss jest najlepsza. Znaczy, polubiłem Yennefer po drodze, ale Triss jest najlepsza, no. Ale słuchaj, ale Triss sobie może być najlepsza, ale to, jakie masz genialne zadanie z Yennefer, jeśli wybierzesz Yennefer, to jak ono jest w ogóle emocjonalnie zrobione i to, jak ono jest chyba jednym z najlepszych questów, jeśli chodzi o kontynuowanie wątków, które były w opowiadaniach, więc jeśli ktoś tego nie doświadczył, to kurna... Ale które zadanie? To z Dżinem. To jest najlepsza rzecz na świecie. To też masz zadanie, przecież też masz zadanie z Dżinem, jak wybierzesz Triss. Tylko się kończy inaczej. Okej, no to ale bez sensu. Na końcu Yennefer cię pyta, czy dalej to czujesz, czy to był tylko dżin i wtedy możesz powiedzieć, że dalej czujesz, albo że to był tylko dżin. I co, i powiedziałeś Yennefer, że to był tylko dżin? I nie złamało ci to serca? Złamało mi to serce właśnie i problem polega na tym, to mi złamało serce, nie, to był absolutnie doskonały quest i to mi złamało serce, bo ja polubiłem Yennefer w tym czasie, jakby ja uwielbiam obie te postaci, tylko że złamało mi to serce, ale czułem, że gdyby te segmenty gry, fabuły zamienić miejscami, gdybym Yennefer najpierw poznał, to później musiałbym złamać serce Triss, że to nie był mój wybór, że ja poznałem obie te i musiałem się zdecydować, tylko to był wybór kolejności robienia fabuły. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. Więc to był mój problem, nie? A drugi mój problem z questami jest taki, że to jest trochę powiązane z tym, o czym Krzysiek mówił, że nie miałam poczucia, żeby moje decyzje wpływały realnie na to, co się dzieje w grze w trakcie tego, jak ona jeszcze trwa. Poza jednym wyjątkiem, to znaczy pierwszy duży quest to jest quest z Baronem z Velen, I to było dla mnie takie jedno wielkie wow, to jakie mogłam decyzje tam podjąć, to jak ten quest się kończył, to jak sobie potem doczytałam, jakie były w ogóle inne warianty skończenia tego questa, to jak wszystkie decyzje tak naprawdę były złe i to, że w momencie, jeśli dajmy na to, nie wiem, Baron popełnia samobójstwo, no to z tej gry znika, ma to jakiś wpływ na ten świat przedstawiony. Tak samo zniszczenie wioski tam jest, nie? Która, tak. Ta wioska jest zniszczona po jej zniszczeniu. Tak, zniszczona jest po zniszczeniu. I to był jedyny moment w tej grze, kiedy poczułam, że fakt, że podjęłam że dokonałam jakiegoś wyboru, wpłynął na resztę przebiegu gry. Może sobie to dopowiadałam, tak? Jakby, nie wiem, jakby Baron przeżył, to może i tak nie byłoby z nim żadnego więcej dialogu. No ale tu miałam to poczucie, że okej, jakaś ważna postać została wyeliminowana, coś tam. I aż do końca gry w żadnym momencie już później tego poczucia nie miałam. Jasne, dokonywałam jakichś wyborów i mogło być tak, że jakaś moja decyzja, a potem w epilogu na karcie narysowanej to się dowiadywałam, typu, że no tam jest ten wątek z Kirą i że można na przykład tam jej pozwolić, żeby tam zachowała jakieś informacje, żeby coś tam, no i potem ona może zginąć, a może się spiknąć z twoim innym kolegą Wiedźminem, coś tam. I to są wszystko rzeczy, które potem czytasz na karcie w epilogu i one w ogóle mnie nie ruszają. Brakowało mi czegoś, co wpływałoby na moją rozgrywkę w trakcie, jak ona trwa. A takich wyborów w Wiedźminie praktycznie nie ma. Ciekawe, bo ja w ogóle nie czuję tego, co mówicie. W sensie nie miałem takiego poczucia, że te rzeczy nie wpływają. Nie miałem takiego poczucia, że questline z Baronem jakoś bardziej wpłyną na świat czy otoczenie. Miałem ten problem, o którym mówiłem wcześniej, że bardzo często to były wybory moralne dotyczące, które były czysto jakby teoretyczne, były dla mnie konceptami teoretycznymi, a nie dotyczyły postaci, z którymi byłem emocjonalnie związany. Ale jak już dotyczyły postaci, z którymi byłem emocjonalnie związany, to działały na mnie na tyle, że ja nie miałem potem potrzeby wracania do tego, albo żeby to jakoś mocno wpływało na świat, zdaje się. Miałem takie bardzo duże poczucie w tej grze podziału na rzeczy, które są bardzo istotne fabularnie i to jest ważny questline, to jest ważna historia, i na rzeczy, które były takimi ładnie pokolorowanymi wypełniaczami mimo wszystko, nie? I czułem, że te pierwsze były doskonale zrobione i na przykład motyw wiedźm, tych takich w lesie, ja pamiętam, że do końca gry, jak miałem coś do zrobienia w lesie, w tamtej okolicy, to był punkt szybkiej podróży, który był blisko tych wiedźm i ja się tam nie teleportowałem nigdy, bo odpadała się wtedy muzyczka z tymi, jakby team tych wiedźm i ja po prostu byłem za bardzo przestraszony, żeby tak grać. Przejeżdżałem cały las z drugiej strony, byleby nie zbliżać się do tamtego już opustoszałego tych chat, które one tam zamieszkiwały z tymi dzieciakami i tak dalej. Więc to na mnie działało, te wszystkie wątki na mnie działały. Ale z drugiej strony, jak sobie próbuję przypomnieć z tych mniejszych questów, które niby były tak na wysokim poziomie napisane i one były w pewnym stopniu na wysokim poziomie, w sensie na przykład dialogi brzmiały naturalnie i tak dalej, ale mam wrażenie, że to było tak, że jak masz w Assassin's Creed Origins, w którym jakby questy nie są na najwyższym poziomie pobocznym, jest jeden questline, który się kończy w dość szokujący sposób i ja jego pamiętam, mimo że był krótki, pamiętam go znacznie bardziej niż te wszystkie szokujące questy i wybory moralne w Wiedźminie. Ja wiem, że trochę się powtarzam z tym, co mówiłem wcześniej, ale to mam wrażenie, że trochę było tego za dużo, że trochę, jak wiesz, jak oglądasz film Zacka Snydera i masz każde ujęcie musi być piękne wizualnie, to po chwili zapominasz to, co cię tak zachwyciło, bo jest ich tyle pięknych wizualnie, to nie są sceny, tylko coś tam, nie? I trochę miałem tak w Wiedźminie, że było tak dużo tych wyborów moralnych, że one przestały na mnie działać w pewnym momencie i to też wpłynęło na te lepsze questy, że po prostu byłem tak przyzwyczajony do wyborów moralnych, że nawet w tych lepszych one przestawały na mnie robić wrażenie. Wiesz co, to jest oczywiście bardzo subiektywna kwestia, ja pewnie powinienem było o tym wspomnieć na początku, ale ja sobie Wiedźmina dawkowałem, to znaczy były momenty, gdzie po 20-30 godzinach gry ja miałem już trochę dość Wiedźmina i robiłem sobie przerwę na inną grę. I w momencie, w którym mówisz, że ty zacząłeś grać i skończyłeś dopiero, kiedy miałeś go zrobionego prawie na 100%, nie licząc znaków zapytania na morzu, jakby rozumiem, że to wszystko mogłeś poczuć przesyt. Natomiast ja podszedłem do tego zdecydowanie bardziej jak do serialu, gdzie mogę sobie robić, bo zresztą ta gra jest napisana jak serial, to znaczy Wiedźmin sobie jedzie i nagle trafia do wioski i w tej wiosce jest parę problemów i to jest jeden odcinek i potem mogę sobie pograć w cokolwiek innego i wrócić do Wiedźmina. Natomiast ja kojarzę questy, które robiły na mnie wrażenie, kojarzę też questy, gdzie bardzo bezpośrednio odczuwałem, że to moje decyzje i mój miecz tutaj decyduje o losie. Jedną z moich ulubionych postaci w tej grze jest Dijkstra, który jest fantastycznym sukinsynem, tylko że jest swojemu sukinsyństwu wierny aż do końca i po tym, jak wspólnie mordujemy Radowida, on się obraca przeciwko temerskim partyzantom. I ty musisz wybrać tutaj, opowiadasz się po jednej lub drugiej stronie lub zostawiasz ich, żeby sami się nawzajem wymordowali. A to było, Dijkstrę lubię strasznie, Dijkstrę lubię bardziej od temerskich partyzantów, których imion w tym momencie nie pamiętam poza Wes i chyba Talar tam był, ale ich jest więcej, to jest więcej ludzi, których lubię, a poza tym Dijkstra jest teraz pełnym sukinsynem, więc nie mogę tak po prostu, no przykro mi, no był sukinsynem, musiałem go zabić. I było mi strasznie. Wydawało mi się, że ja miałem jakieś zakończenie, w którym nie musiałem, wszystko poszło dobrze i nie było żadnych problemów, co, ale Dijkstra, nie pamiętam Dijkstra go. Dijkstra ma jakiś dziwny wątek, gdzie on szuka swojego skarbu, czy czyjegoś skarbu, czy coś. I ja nigdy tego skarbu nie znalazłem i dlatego Dijkstra kazał mi się wypchać, kiedy go prosiłem, czy może mi pomóc w Kermoren, więc może jak znajdziesz mu skarb, to cię lubi bardziej i tam jest jakiś inny wynik tego wszystkiego. Nie wiem. Pamiętam, że on mi doradzał dawał mi rady w kwestii Tris. W sprawie Tris, o Jezu, ta scena w porcie, przecież ty jesteś tam z Dijkstrą, kiedy on ci mówi, hej Geralt, obejrzyj się, że to jest piękne. Tak, to jest świetne. Są takie sceny, które dokładnie zapamiętuję właśnie, to jest masa takich, scena, przepraszam, ale po pierwsze zakończenie, ja miałem zakończenie w wersji najlepszej i dla mnie ono jest perfekcyjne, jak tak naprawdę do końca... Jaka jest dla ciebie wersja najlepsza? To jest ta, w której Ciri zostaje Wiedźminką i dostaje miecz na koniec. Okej, to ja miałam inne. Ja miałam to, że Ciri zostaje następcą Nilfgaardu, że tak powiem. To jest to takie bittersweetowe, no. Serio? To jest to bittersweetowe? A podobało mi się. I w ogóle wątki z Ciri były spoko. Tak, w ogóle zakończenie i to jak Geralt wchodzi i nie wie, czy Ciri jest martwa, czy nie. Tak. Ten cały wątek z 7 krasnoludkami. Super to było. I są zakończenia 3. W jednym Ciri ginie, tak? W drugim, drugie to jest dla mnie to bittersweetowe, że ona wbrew swojej woli, ale jednak zostaje królową. I jest to zakończenie, w którym jak on się nazywa, ojciec Ciri? Emhyr. Geralt mówi Emhyrowi, że Ciri zginęła. Emhyr mówi, okej, fajnie, że zginęła, to pozdrów ją nara, ale daje jej spokój, co jest, wydawało mi się trochę nie Emhyrowe, ale jest tak, w taki fajny sposób napisany jest dialog pomiędzy Emhyrem a Geraltem, że... Wiesz co, ja w ogóle tego nie odczytałem tak, że Emhyr się domyśla, że ona naprawdę żyje w tej scenie. No to, ale ty dostałeś też zakończenie, że Ciri zostaje Wiedźminką? Tak. No to dla mnie ten dialog wprost mówił, że on wprost sugerował, że on się domyśla, że to nie jest prawda. No i w ostatnim momencie, zwłaszcza, że my też nie wiemy tak naprawdę do końca i na końcu Geralt przychodzi do karczmy, w której się tak naprawdę wszystko zaczyna i daje Ciri miecz i miecz, to jest taka bardzo ładna, bardzo filmowa scena, w którym Ciri ogląda ten miecz i w momencie jak go zamyka, to w tym samym momencie, w którym zamyka, ekran się zaciemnia i zaczynają mieć napisy końcowe i ja miałem ciarę jak w tym momencie. A jeszcze was zapytam, wy wiedzieliście, które decyzje, jakie podejmowaliście, które decyzje wpływają na to, co się stanie z Ciri? Bo to przyznam, że nawet było fajnie ukryte. Ale dziwny był ten podział tych decyzji. No to jest między innymi to, czy porzucasz się z nią śnieżkami. Tak, i to, czy jej tam powiesz, że chcesz z nią gdzieś tam zostać, czy nie, przy jakiejś rozmowie, no to w ogóle było dla mnie takie... Jest taka scena, kiedy czarodziejki chcą z nią porozmawiać. Tak. I jeśli zostawiasz ją tam samą, to jest scena, gdzie poza kadrem one ją przekonują do tego, żeby została cesarzową. Ale to nie wiem, dla mnie to było bardzo... Ja potem sprawdziłem, jakie decyzje były i dla mnie to było bardzo logiczne, jakby... Znaczy, ja miałem wszystkie decyzje zrobione. Ja to pochwalam, że nie było, że te decyzje nie były takie ewidentne. Że to jest ten moment, kiedy podejmujesz decyzję, prawda? To jest trochę tak, że ja przyjąłem rolę ojca, opiekuna, przyjaciela Ciri i podejmując decyzje, które do tego pasowały, dostałem to zakończenie. W momencie, w którym się jakby podejmowało decyzje bardziej na logikę, dostawało się to środkowe zakończenie. No, czyli moje decyzje na logikę. Na przykład jedną z decyzji, która była dla tego zakończenia z Ciri Wiedźminką było to, żeby pozwolić jej rozwalić to laboratorium tego elfa całego i tak dalej. Jak ona w pewnym momencie się na niego wkurza, możesz, jak pozwolisz jej na to, żeby je rozwalić, a Yennefer dorysowuje mu wąsy na portrecie, to jest decyzja za. Jak ją uspokajasz, to jest decyzja, która działa przeciwko. No ja ją uspokajałam. To jest swoją drogą bardzo ładna scena, kiedy Yennefer dorysowuje te wąsy, bo to też jest ukryte gdzieś poza cięciem montażowym. Tam jest mnóstwo bardzo ładnych scen. Mówię konkretnie o tych wyreżyserowanych. przerywnikach. To prawda. Żeby jeszcze pozostać na tej fali mówienia miłych rzeczy, ja chciałam powiedzieć, właśnie, że... Nie wychodzi nam to jakoś bardzo dobrze. Nie, ja chciałam strasznie pochwalić dodatki do Wiedźmina. I wydaje mi, jakby dla mnie nic, co było w podstawce, nie było tak dobre, jak wszystko to, co dostałam w Sercach z Kamienia. I w ogóle uważam, że to jest wybitny kawałek tak naprawdę, nie, nawet już nie gry, co jakby jakiejś opowieści, prozy, nie wiem czego. Jakby cała historia, która jest tam opisana, to jakby zamkniętą całość to tworzy, jaki klimat wprowadza, ile tam jest nawiązań do literatury, do jakichś innych, że tak powiem, do polskiej kultury. Dla mnie to jest po prostu dzieło, dzieło tak wybitne, że no nie wiem, że Redzi już nigdy w życiu nie stworzą niczego lepszego niż to. Tylko Serca z Kamienia mają historię, o mój Boże, to nie był Zygfryd, Olgierd? Właśnie, tak. Mają historię Olgierda i ona jest bardzo dobra, ale jest tam też ten duży quest z napadem na bank, który moim zdaniem nie działa. Wyrzuciłam go z pamięci, dla mnie wiesz, Olgierd, ta cała historia z tym... z Szani, która wraca, no to po prostu, o Jezu, to, że idziemy na to wesele, no... Wesele jest znakomite. Aczkolwiek szczerze mówiąc, ja nie do końca rozumiem, czemu tam są te wszystkie odniesienia do polskiej kultury, to znaczy quest z weselem, jasne, tam wszystko pasuje i tak dalej, ale w trakcie jednej z walk z widmowym Olgierdem, Olgierd rzuca tekstem, że niebo płacze, Wiedźmina będą chować, co jest kwestią z potopu bodajże, tylko tam... No bo patrzysz na Olgierda i widzisz Kmicica, no. To jest Kmicic przecież, no to do czego to nawiązuje? No bo on tak wygląda, ale jakby jego historia nie ma z Kmicicem nic wspólnego. Zresztą, jeśli o jego historię chodzi, to wszystko zaczyna się od questa, w którym schodzisz do kanału w mieście, żeby zabić wielką żabę, która okazuje się być cudzoziemskim księciem, bo Olgierd miał z nią kosę o jakąś dziewczynę i potem się dowiadują, że on go zaklął w żabę czy coś tam. I ja nigdy potem nie potrafiłem sobie złożyć tego do kupy, co to była za dziewczyna, bo to nie była ta jego ukochana. Ten początek jest jakiś dziwny. Ja nie odpowiem, bo ja nie grałem w dodatki. W sensie grałem w dodatki i nie wciągnęła mnie. Ja nie pamiętam, jak tego akurat tak nie powiem ci. Bo znowu, dla mnie historia Olgierda jest super, jest fantastyczna, jest tam wiele bardzo ładnych questów, momentów, to jest ładnie napisane, to jest wszystko super. Ale gameplayowo to był moment, w którym Redzi się zakochali w Dark Soulsach chyba, bo tam pojawiają się bossowie, którzy nie są przeciwnikami z Wiedźmina, bo tam walka z wielką żabą w kanałach, albo walka z demonicznym ogrodnikiem, który jest śmiercią, albo cholera wie czym. To były momenty, gdzie ja po prostu musiałem sobie zbijać poziom trudności, bo nagle coś im odpaliło. Wiesz co? Ja we wszystkie Wiedźminy grałem na poziomie trudności o oczko wyższym od normalnego. A, okej, może dlatego. Nie, bo ja grałam cały czas na normalnym i jakby byłam już tak podkokszona po podstawce, że w dodatkach nie miałam żadnych problemów tak naprawdę. No to nie, ja właśnie bardzo konkretnie mówię o tych walkach z bossami, gdzie oni ewidentnie postanowili poeksperymentować z formułą i wprowadzali jakieś nowe rzeczy, że nagle trzeba było do nich podchodzić zupełnie inaczej niż do normalnych walk i no mówię, no musiałem sobie obniżać poziom trudności, po prostu nie dawałem rady. Kojarzę, że dodatki zmieniały też trochę rzeczy w mechanice, ale... Ja nawet nie korzystałem z tych ulepszeń, które się pojawiały w Sercach z Kamienia. No właśnie, ja też, dokładnie, ja tak kompletnie z nich nie korzystałam. Ani tego, co wprowadziły Serca z Kamienia, ani z tego, co wprowadziła potem Krew i Wino, jakby zupełnie nie. Mnie to w ogóle wkurzało, to, czego nie cierpię, to jest jak gra, którą dobrze znam, nagle mi dodaje coś mechanicznego, co jest nienaturalne dla mnie. I tam były te takie jakieś dokładania jakichś runów czy czegoś takiego. Jeszcze. Ja grałem tylko kawałek tego pierwszego dodatku i nie grałem w ogóle w drugi, więc mam mało do powiedzenia, ale chciałem zrobić jeden... Oba są znakomite, ale Krew i Wino dodaje ci tam jeszcze, wiesz, ćwierć gry prawie. Krew i Wino dodaje ci zarządzanie domem. Ja mam ten problem, o którym trochę już nawiązaliśmy do niego, że ja grałem w tę grę do oporu, jak potem mi dodali jeszcze, to ja nie czułem potrzeby, jakby czułem się wyciśnięty przez tę grę i być może kiedyś wrócę do tych dodatków, w sensie, że zagram tylko w te dodatki zupełnie osobno. Oj, warto. Ale zrobiłem też mini research, Krzysztof, bo okazuje się, że są dwie wersje dialogu z Mherem na koniec i w jednej on wyraźnie sugeruje, a w drugiej nie, bo w jednej mówi, że... Wiedźminie, nie chcę cię już więcej widzieć, a w drugiej mówi, Wiedźminie, nie chcę was już, i poprawia się, nie chcę cię już więcej widzieć. A, to ja ewidentnie z jakiegoś powodu miałem ten pierwszy. Ale nie wiem co powoduje, który dialog dostajesz, ale ja dostałem ten drugi i on zdecydowanie mi zasugerował, że on mówi w liczbie mnogiej do Geralta, więc coś musi być na rzeczy, nie? Okej, co jeszcze mamy do omówienia? Bo ja bym chciał wrócić do jednej rzeczy, o której trochę Krzysztof nawiązał, o Wesemirze, który tańczy na stole, ponieważ uważam, że ta gra jest niesamowicie zbagowana i ma niesamowicie dużo glitchów graficznych i rzeczy, które się działy, łącznie z tym, że w pewnym momencie wyszło DLC z jakąś grupą ludzi, którzy się zmieniali, był wilkołak na pewno w tym jakiś DLC z wilkołakiem, które się zepsuło i nie dało się dokończyć questa tam. I było pełno jakichś questów, których się nie dało kończyć. Ja wiem, że Krzysiek grał w grę później, ale... Znowu, ja też nie grałam późno. Nie miałem żadnych takich problemów. Oni to potem naprawili, ale ja bardzo długo czekałem, bo tam było takie coś, że wychodziły na bieżąco darmowe DLC. I któreś z nich było zbagowane po prostu. Albo kolejne zepsuło to poprzednie, czy coś takiego. I nie dało się go dokończyć i łatka wyszła tam jakieś tygodnie później. Albo na przykład to, że na Skellige regularnie trafiałem w porcie na ludzi, którzy szli ze skrzyniami, robiąc krok z Monty Pythona, wiesz, i robiąc nogi do góry i tak dalej, i tak dalej. I to bardzo długo to naprawiali. Jakby regularnie idzie ci ktoś, kto ma w ręku skrzynię, jeszcze oni się wpatrywali w ciebie, jakby prosto w kamerę, w Geralta. I mijali cię, idąc jakby, przesuwając się i wpatrując się cały czas w ciebie i robiąc takie kroki, jak w Monty Pythonie. Było pełno takich rzeczy, jakichś glitchów, jakichś rzeczy, które się zacinały, jakichś potworów, które nie mogły zginąć, bo dostawały na jednym punkcie życia i biegały dookoła ciebie i nie dały, trzeba było ładować save. Nie wiem, ja grałem w tę grę od razu po premierze i było w niej tyle bugów, że ja się bardzo... I chyba tylko przez to dobre pisanie nie było takiego backfire'owania jak przy okazji Assassin's Creed Unity, które tam czy Andromedy, gdzie krążyły po internecie screeny ludzi bez skór i tak dalej, bo było tyle bugów na starcie w Wiedźminie, że przynajmniej w wersji na PS4, w którym ja grałem, klatek zgubionych, różnych dziwnych rzeczy, dziwnych animacji, ludzi wchodzących w siebie, albo w ściany, albo w stoły, albo coś takiego, że wow, naprawdę ta gra miała bardzo duże problemy po starcie. Ale rozumiem, że tylko ja się z tym później dotknąłem. To połatali, ja też grałam chyba 2 lata po premierze i nie było już tego. Ja nawet nigdy nie widziałem, żeby płotka stała na dachu jakiejś chaty, jakby... A płotka była legendarna, po prostu płotka stająca na... albo płotka wchodząca w kadr w ogóle. Stoisz, masz dialog między Geraltem a jakąś postacią i co jakiś czas wychodzi płotka i na przykład próbuje wejść w tę postać i jest takim... jest... Nie wiem, czy widzieliście ten taki mem, że Judasz wącha Jezusa? Nie? Jest taki mem o tym, że jest jakiś... nie pamiętam na którym obrazie, ale przynajmniej na kilku obrazach z Ostatniej Wieczerzy Judasz wygląda, jakby wąchał Jezusa, jak mu daje... jak go całuje go przy pożegnaniu, nie? Ten zdradziecki pocałunek i tak dalej, że on bardzo często na tych obrazach wygląda, jakby go wąchał. I że podpis jest do tego taki, że największym problemem Judasza było to, że nie potrafił uszanować przestrzeni osobistej, nie? I płotka robiła mniej więcej to samo. Rozmawiasz z kimś, ale za każdym razem, jak ta postać jest w kadrze, to z boku się pojawia płotka, która mu powoli przybliża nos do ucha tej osoby, nie? A ta osoba w ogóle nie zwraca uwagi. Albo wchodzi w kadr i rozmawiasz z kimś, ale między Geraltem a tą postacią jest płotka stoi, nie? To legendarne były te rzeczy, absolutnie. Ale to traktuję jak plus w grze, bo to było świetne. Skoro jesteśmy przy płotce, to quest z gadającą płotką, on jest chyba z krwi i wina. Jest super. Sztuki. Tak. Jest i tam Wojciech jest tak. Płotką, czy tylko tak. W tej... A, to tak. Fantastycznie. Tak, to jest prawda. A jeszcze wspomniałeś Skellige, więc ja chcę wykoleić tę rozmowę i powiedzieć, ja kocham Skellige i mam wrażenie, że jestem tutaj w mniejszości, bo w internecie ludzie zazwyczaj narzekają, że się trudno pływa łódką. Ale i trudno się jeździ konno. Może, natomiast dla mnie po tym dołującym Welen i jeszcze bardziej dołującym Nowigradzie, w którym siedzimy zdecydowanie zbyt długo. Jak dla mnie główne questy w Nowigradzie trwają zdecydowanie za długo, to Skellige było dla mnie takim odpoczynkiem, że nagle jesteśmy w takiej bardziej typowej krainie fantasy, która jest trochę Skyrimowa, no bo wikingowie i ci ludzie, tak, oni codziennie walczą z potworami i w ogóle, ale i mają trudne życie. Ale przynajmniej nie masz takiego dogłębnego poczucia, że wszyscy wokół mają przesrane życie. Na Skellige byli ludzie, którzy zdawali się być zadowoleni z życia. Ja tak bardzo potrzebowałem takiego odpoczynku od tego wszystkiego smełcenia na kontynencie. Ja nie lubię Skellige, bo było bardzo trudno dotrzeć do pytajników, więc nie zrobiłam wszystkich. No dobra, ja nie 100% gier, więc... Miałem ten sam problem i to zarówno jeżeli chodzi o wodę, ale nawet bardziej tak, jeżeli chodzi o ląd. Tak. Bo tam było pełno gór, mapa nie działała nie wiem czy w tej grze w ogóle, ale na Skellige nie działała mapa. W sensie bardzo było trudno się gdziekolwiek dostać i nie wspominam Skellige jakoś bardzo dobrze. Przy tym zdecydowanie to jest element tego problemu, o którym mówiłem wcześniej, tego, że wszystkie te questy są albo smutne, albo mają ciężkie wybory moralne. Mi zdecydowanie, mimo wszystko, to nie jest tak, że w tej grze brakuje humoru, bo tam cały czas ten humor jest obecny, tak? On jest trochę, momentami jest czarny i tak dalej, ale jednak jest jakby cały czas to wszystko jest ironiczne jakieś i tak dalej, ale brakowało mi naprawdę takiego momentu wyciszenia, gdzie faktycznie nie byłoby tych dram i smutnych wydarzeń i ludzi, którzy się wieszają i tak dalej, i tak dalej. I Skellige faktycznie było w tym kierunku i bardzo mi się podobały te takie machloje tam, wybór władcy i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które były na Skellige mi się podobały, przy tym, mówię, cały czas mnie wkurzało poruszanie się po Skellige. I w ogóle na Skellige chciałem nawiązać do innej rzeczy, romanse w grze. Pamiętam, to jest chyba pierwsza, nie grałem w dwójkę, pamiętam, że w jedynce, to by nie przeszło dziś. To by nie przeszło dziś, według mnie, w obecnym społeczeństwie zaliczanie panienek w grze i zbieranie kart z ich nagimi portretami. Słuchaj, w zachodniej prasie CD Projekt był zjechany z góry na dół za pierwszego Wiedźmina i jakby 10 lat później wciąż jest im to wypominane, więc to jest też kwestia kulturowa. Przy tym myślę, że dzisiaj by to nie powstało po prostu. Też wydaje mi się, że dziś by się na to nie zdecydowali. Przy tym romanse jakby są... Ja pamiętam tylko, że jedna rzecz mnie zdziwiła w Wiedźminie III, bo te romanse w większości jednak biorą się z czegoś i gdzieś prowadzą i są elementem, te poboczne, nie mówię o tych głównych, te poboczne, jeżeli się zdarzają, są elementem jakiegoś questline'u, nie mówię o pójściu do burdelu, tylko mówię o jakichś postaciach. I jest ten taki jeden, który jest chyba na Skellige, gdzie po prostu spotykasz typiarem, ona ci mówi, przynieś mi tam coś tam, skądś tam, ty to przynosisz, ona mówi, chodź, to idziemy się przespać. Okej, nie spotkałem tej typiary. Na Skellige jest wojowniczka, która mówi, że ślubowała, że pójdzie do łoża tylko z mężczyzną, który pokona ją w walce, ale jest niepokonana, więc... machcicę i dopiero musimy ją pokonać w walce. A to może o tym mówię właśnie? Pamiętam, że to był jakiś quest, który był bardzo krótki, że zajął mi chwilę i nagle masz romans, nie? I to mi tak bardzo wyglądało na wyrwane z pierwszego Wiedźmina. Chyba to jest to, bo wydaje mi się, że ona była jakąś wojowniczką, przecież jakaś umalowana była czy coś, więc pasowałoby do tego. Znaczy chciałam jeszcze was zapytać o jedną rzecz, o której też trochę wspominaliście przy rozmowie o Assassin's Creed, czyli o minigiereczkach. Bo w Wiedźminie mamy wyścigi na koniu i mamy oczywiście gwinta, nie wiem, chyba tylko te dwie rzeczy. I bijatyki. Czy gra w kości jeszcze jest w tej części? Chyba nie. Nie. Tak, no więc właśnie, jak wy się na to zapatrujecie i czy to robicie i czy tego nie robicie? Zrobiłem chyba wszystkie bijatyki, bo one były proste, więc to były proste XP-ki i pieniądze. Wyścigi konne robiłem wyścigi konne robiłem tylko jeśli questy tego wymagały, w sensie bardziej istotne fabularnie. Gwinta nie cierpię, to znaczy w ogóle ta gra mnie przekonała do siebie. Mnie gwint przekonuje do siebie koncepcyjnie. Nie testowałem tego gwinta samodzielnego, dlatego że nie miałem okazji po prostu, ale przekonuje mnie dlatego, że w przeciwieństwie do na przykład Hearthstone'a czy tego typu gier cyfrowych, gier karcianych, w gwincie od razu dostajesz karty, z których korzystasz później. Praktycznie jest możliwość dobierania jakby większej ilości kart, ale to minimalizuje ryzyko problemów z RNG, że wiesz, grając w Hearthstone'a często masz takie coś, że potrzebujesz jakiejś jednej konkretnej karty, żeby ci wypadła i wiesz, że i ona ci nie wypada bardzo długo i przegrywasz, wiesz, że przez to. W gwincie jakby ustalasz strategię do przodu. Przy tym gwint wewnątrz gry jest zepsuty. To znaczy, po pierwsze nie ma limitu kart legendarnych, więc jak masz odpowiednio dużo kart legendarnych, po prostu masz silniejszą talię niż jakakolwiek. A po drugie jest bardzo prosty sposób na wygranie każdego meczu, jest to zapchanie talii mocnymi kartami i szpiegami, czy coś takiego. Tymi kartami, które dajesz po drugiej stronie przeciwnikowi. I wtedy przegrywasz, najpierw pakujesz tych szpiegów jemu, żeby jak najmniej kart miał, a potem wygrywasz 2 kolejne tury i... Więc to jest rzecz, która po prostu w pewnym momencie dało się automatycznie wygrać wszystko, więc przestało dla mnie to być ciekawe. To był ciekawy pomysł, to kolekcjonowanie kart i tak dalej, ale dla mnie sprowadzał się w pewnym momencie do kupuj wszystkie karty legendarne i zdobywaj, które możesz i wszystkich jak najmocniejszych tych szpiegów i jakby tyle, więc szkoda. A wyścigi konne i bijatyki robiłem je wszystkie, bo były proste, ale nie pamiętam, żeby to do czegokolwiek prowadziło w ogóle. Ja robiłam też wszystko, no bo dążenie do 100%, ale no wyścigów nie cierpiałam, że w ogóle sterowanie koniem było dla mnie zrąbane. Bijatyk też nigdy nie lubiłam, a gwint, ja się w gwinta strasznie wciągnęłam. Był taki moment, że chodziłam po prostu, miałam tam ileś tych questów gwintowych i chodziłam po prostu od tych jednych graczy do kolejnych, żeby jak najwięcej tych questów zrobić. I bam, ja robiłam sobie takie notatki, bo tam można grać z jakimiś tam kupcami, tam jakimiś kowalami, coś tam, żeby po prostu skompletować wszystkie karty, jakie są możliwe do zdobycia. I robiłam to wszystko. I potrafiłam odpalić Wiedźmina i 3 godziny grać w gwinta. Pierwszy raz mi się chyba coś takiego zdarzyło, jeśli chodzi o grę w grze. Ponieważ ja grałem w tę grę natychmiast jak wyszła, to przypomniałem sobie, że u mnie się gwint zepsuł. O. Bo w pewnym momencie miałem jakiegoś elfa w lesie, z którym miałem wygrać, żeby coś zrobić dalej i ten elf, wygrałem z nim, ale ten elf nie chciał mi tego questa zakończyć, a jednocześnie nie byłem, zniknął, w ogóle NPC mi zniknął. Więc nie mogłem zakończyć jakiegoś questa związanego z gwintem, ja już nie pamiętam jak te questy szły, ale tam był jakiś quest, że miałem tam iluś pokonać czy coś takiego, już nie pamiętam, nie? Ale nie mogłem oddać tego questa i dlatego przerwałem granie w gwinta, bo nie mogłem grać dalej po prostu w ramach tych questów, które były do zrobienia, bo mi NPC zniknął. Więc jakby to jest kwestia, granie gry od północy. Uwielbiam to, chyba że gry są zbagowane, a niestety Wiedźmin bardzo był na początku zbagowany. Skoro przerzucamy się teraz już takimi losowymi uwagami, chciałem wspomnieć jeszcze jedną rzecz, która mi się bardzo podobała, to znaczy tam pewne questy, pewne mniejsze questy, miałeś jakiś wybór i one potem wracały dość niespodziewanie. Ja pamiętam taki jeden przykład, gdzie poluje na potwora, ale potwora tak naprawdę nie ma, bo to są skoja-tael, czyli te bojówki nieludzi. Ja tam mogę wybrać, czy z ich wszystkich wyrobię, czy pozwolę im dalej funkcjonować, a potem wracam do zleceniodawcy i tam mam wybrać, czy mu mówię, że to był potwór i się nim zająłem, że nie było potwora, bo to byli skoja-tael, czy coś. I ja stwierdziłem, że jestem porządnym fachowcem, powiem mu prawdę, no bo oni i tak polują na skoja-tael w tym lesie. Jakoś, no zrobiłem tak, nie pomyślałem, tak? No, a gra uznała to za zdradę, że opowiadam się po stronie ludzi, tylko że to był koniec questa. Natomiast przywódczyni tego oddziału skoja.pl wyskoczyła na mnie potem w Nowigradzie, po prostu nocą czasami atakują cię randomowi ludzie i w pewnym momencie ona była takim randomowym nieludziem, który mnie zaatakował. I tego typu sytuacji jest tam trochę więcej w tej grze i to jest takie bardzo fajne, bo to jest drobiazg, ale po prostu ileś godzin po questie nagle ci coś wraca w ten sposób. To był bardzo fajny mechanizm. Nie wiem, czy było tego dużo, szczerze mówiąc, bo ja kojarzę 2-3 takie sytuacje w ciągu całej gry. Ale to był taki drobiazg, który bardzo mi się podobał. Dobra, to ja myślę, że pora na jakieś podsumowanie. U mnie Wiedźmin 3 jest, no mimo tych wszystkich wad, które mu wytykam, jedną z podejrzewam nielicznych gier, przy których spędziłam ponad 100 godzin, a to jednak o czymś świadczy. I no... fabuła i emocje, zwłaszcza to wszystko związane z dodatkami, wynagrodziły mi cokolwiek, czego mogłabym się przy tej grze czepić, zarówno gameplayowo, jak i, no właśnie, nie wiem, jeśli chodzi o jakieś te rzeczy fabularne, czy konsekwencje i jakieś takie rzeczy, których moim zdaniem po prostu mogłoby być jeszcze więcej, mogłyby być jeszcze lepsze, więc... Ale nie jestem pewna, czy to jest jakaś, nie wiem, najlepsza gra na świecie, czy cokolwiek takiego, jakby... No te wszystkie tytuły, wydaje mi się, że jednak są trochę na wyrost. No nie wiem, co wy sądzicie. To jest tak, ja nie gram dużo w gry AAA, ale nie kojarzę innej gry o tej skali, nie kojarzę innej gry, która miałaby tyle tekstu, scenariusza, fabuły, dialogu, wszystkiego, która byłaby napisana na tym poziomie, co Wiedźmin 3. Torment. Torment to cierpienie, przestań. Ale mówimy tu jednak o czymś innym. W co da się grać. No czekaj, ale ona mówi o Planescape'ie, nie o numerach. Tak, o Planescape'ie. A dobra, o Jezu, to spoko, nie, to spoko, przepraszam. Więc pod tym względem moim zdaniem Wiedźmin zasługuje na wszystkie te pochwały. Gameplayowo nie, moim zdaniem to jest zaskakująco płytka gra. Szczerze mówiąc, nawet pod względem fabuły ja byłem zaskoczony tym, jak często w dialogach ja mam bardzo ograniczone wybory, tam bardzo wiele rozmów ogranicza się do tego, że wybieram dwie kwestie, znaczy między dwoma kwestiami. I miałem takie, że kurczę, no jednak RPG, na których się wychowywałem, to tam dawały mi zawsze 15 kwestii do wyboru. Znowu, a te w Wiedźminie są dwie i obie prowadzą do tego samego w dodatku. Trochę tak, no bo jednak Dziki Gon jest dużo bardziej konkretnie napisaną historią, na której odciskamy tylko niewielki ślad, to znaczy trochę modelujemy naszego Geralta, trochę nadajemy mu charakter, Natomiast tu jest jednak bardzo konkretna historia, którą ta gra chce nam opowiedzieć, a którą my tylko odrobinę kształtujemy. Ale kurczę, jest to bardzo dobra historia, więc akceptuję to. Coś za coś trochę. Plus jakby to jest niesamowite, ile ta gra ma fajnych postaci, ile ta gra ma fajnych bohaterek. Jakby pod tym względem też moim zdaniem jest w czołówce, jeśli chodzi o... Wiesz, Wiedźminowi się strasznie oberwało od Poligonu, a potem paru innych za to, że w tej grze nie ma ludzi, którzy nie byliby biali. I okej. I szczerze mówiąc, w momencie, w którym już w pierwszym Wiedźminie był Azar Javed i mieliśmy powiedziane, że growa zerikania to jest Bliski Wschód, to mamy takie, no dobra, no to skorzystajmy z tego, wprowadźmy tu trochę różnorodności. Ale z drugiej strony jakby reprezentacja kobiet w tej grze jest fantastyczna, bo masz po prostu cały przekrój, masz bohaterki, masz złoczynki, czy złoczynka to jest żeńska forma złoczyńcy? Tak. Więc po prostu moim zdaniem ta gra jest naprawdę świetnie napisana. Oczywiście są lepiej napisane, ale to są, wiesz, jakieś indie, jakieś króciutkie rzeczy na godzinę, dwie, a nie po prostu, że gra, która jest na 100 kilkadziesiąt godzin, która jest tak dobrze napisana. To jakby przyjmuję tutaj czołobitną pozycję, bo to jest moim zdaniem niepodważalna zasługa tej gry. Krzysztof, jedyny prawdziwy Polak w tym podcaście. Wiesz, to jest tak, że wyszedł nam trochę odcinek taki, gdzie narzekamy, co nie zmienia faktu, że pewne rzeczy mają większą wagę niż inne. I to jest tak, możemy na przykład narzekać na filmy z MCU, ale oglądamy je i lubimy nie dlatego, że one są dobre jako filmy, tylko dlatego, że mamy tam postaci, które lubimy, relacje między nimi, które lubimy i tak dalej, więc jesteśmy w stanie więcej im wybaczyć. I wydaje mi się, że, czy nie wiem, oglądamy Szybkich i Wściekłych na takiej samej zasadzie. Te filmy mogą być bezdennie głupie i bezwstydnie szalone rzeczy robić, ale są tam, to działa jak MCU, tak, są tam postaci, które chcemy śledzić i jesteśmy w stanie przymknąć oko na pewne głupotki, bo są super postaci. I z Wiedźminem jest trochę podobnie, w sensie nie mówię, że Wiedźmin tam ratuje świat za pomocą samochodu. Wiedźmin ginie ratując syna? Wiedźmin ginie ratując córkę przybraną, czy coś takiego, ale to jest trochę podobnie, że te wszystkie rzeczy gameplayowe, czy w ogóle wszystkie problemy, o których mówiliśmy, mimo wszystko, dziś o nich nie pamiętam. Dziś pamiętam sceny, questy, pamiętam scenę śpiewania pieśni w karczmie, która, wiesz, ile gier sprawia, że zatrzymujesz się i przez 5-10 minut słuchasz, jak ktoś śpiewa piosenkę w karczmie. Pojedyncze sceny, pojedyncze postaci, pojedyncze wątki, które to są rzeczy, które pamiętam i one są wspaniałe w tej grze i one sprawiają, że ona, tak jak Krzysiek mówił, zasługuje na te wszystkie nagrody, które miały. Jak się spojrzy na nią chłodno, to dojdziemy do wniosku, że okej, system walki jest nie taki, że grafika mogłaby być lepsza, że bugi i tak dalej. I to są wszystkie rzeczy, które faktycznie możemy na nie narzekać, ale które nadal mają trochę mniejszą wagę i trochę bardziej jesteśmy w stanie wybaczyć, dlatego że w tych innych aspektach, które są ważne w RPG-u, właśnie jak pisanie czy postaci, ta gra robi coś, czego inne nie robią, więc wydaje mi się, że to jest kwestia. To nie jest doskonała gra w każdym polu, ale w tym polu robi więcej niż, nie bez uwag, ale robi więcej niż inne i to sprawia, że jesteśmy w stanie jej wybaczyć, tych ludzi ze skrzynkami, którzy chodzą z krokiem z Monty Pythona, bo ja prawie o nich nie pamiętam, jak o tym nie myślę, bo pamiętam questy, które mnie gdzieś tam poruszyły, czy postaci, które polubiłem i tak dalej. To jest ta część, którą pamiętam i to jest ta część, która działa i wydaje mi się, że tak to działa w mojej głowie. Tyle, koniec, wszyscy już się wypowiedzieli, więc chyba kończymy ten odcinek w jakiś sposób, tak? Znaczy, szczerze mówiąc, ja mógłbym rozmawiać o tej grze jeszcze ze 3 godziny, ale miejmy litość dla słuchaczy. Ale ja to będę montował, więc... Dobrze, miejmy litość dla Pawła. Tak, więc okej, więc tyle od nas. Mamy nadzieję, że ktoś tu jeszcze słucha, że nie było tak, że ktoś po pół godziny narzekania na Wiedźmina stwierdził, nie, to nie są prawdziwi Polacy, idę posłuchać jakiegoś prawdziwego polskiego podcastu czy coś. I że jeszcze jesteście tutaj, bo jednak chyba zakończenie było w miarę optymistyczne. Piszcie do nas, co sądzicie o Wiedźminie, może macie jakieś kontrargumenty, wtedy nie piszcie ich, ale mamy adres mailowy. Adres mailowy to gorącekrzesło@podsłuchane.pl i możecie tam do nas pisać, możecie też wejść na podsłuchane.pl i zobaczyć inne podcasty, które robimy. Po raz kolejny zapraszamy do sesji na podsłuchu, gdzie jest Ghostpunk, bo to też jest gra i możecie tego posłuchać i niedługo będzie drugi odcinek za jakiś czas, więc po raz kolejny będziecie mogli przez 5 godzin słuchać, jak Krzysztof opowiada o szczurach, więc lepsze super. Niż Wiedźmin 3. Lepsze niż Wiedźmin 3, lepiej napisane i lepiej opowiedziane niż Wiedźmin 3. Mniej bugów, mniej skrzyń i rzeczy. Więcej wyborów moralnych, które mają znaczenie. Tak, wybory moralne na każdym kroku, więc polecamy Ghostpunka i polecamy też inne podcasty, w których jesteśmy, na przykład Czytu jest Ocia i opowiada o książkach, ja w Zombie vs. Zwierzę opowiadam o... O czym ten podcast jest? Nie wiem, nieważne. I więc podsłuchane.pl. Podsłuchane.pl, niedługo będzie nowa strona, więc będzie piękna i Comics Weekly też wróciło, więc też zapraszamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku Gorących Krzeseł. Trzymajcie się, pa pa. Cześć.